Witam serdecznie wszystkich zebranych na konferencji poświęconej edukacji. Dzisiejszymi prelegentami będą Grzegorz Ćwik, redaktor naczelny miesięcznika Szkół oraz członek władz Stowarzyszenia NIPROT. Oraz Adam Zeweger. Członek Zarządu Głównego Obozu Narodowo-Radykalnego. Przejdziemy do pierwszego pytania. Skierowane do kolegi Grzegorza. Jaka powinna być rola państwa w szkolnictwie? Czy szkoły i uczelnie powinny posiadać całkowitą autonomię? Jaka powinna być rola szkół prywatnych? I czy państwo powinno je wspierać? Rola państwa powinna być przede wszystkim koordynująca, narzucająca główne aksjologiczne zasady działania edukacji. Całkowita autonomia ani w przypadku edukacji jakiejkolwiek, w jakimkolwiek poziomie, ani w przypadku jakiegokolwiek innego elementu działania państwa nie powinna być całkowita, bo to tak naprawdę jest zwyczajny anarchizm, a my nie jesteśmy anarchistami, my odwołujemy się do wspólnoty organicznej, jaką jest naród, więc państwo powinno określać ogólny kierunek i ogólne plany, programy nauczania, wartości i cele, jakie powinny przyświecać takiemu nauczaniu. Rola szkół prywatnych, czy państwo powinno je wspierać, to tak naprawdę jest pytanie warunkowe, to znaczy powinny być wspierane pewne szkoły, które uczą pewnych rzeczy. Mamy przecież szkoły prywatne, które całkowicie już podlegają dyskursowi lewicowo-liberalnemu. W Warszawie, Krakowie, Poznaniu mamy tego wiele przykładów i państwo w żadnym wypadku nie powinno takich szkół wspierać. No, ale gdybyśmy mieli szkoły prywatne, na przykład od profilu wojskowym, na przykład od profilu nauk ścisłych, które są wierne tradycyjnej wizji państwa, narodu, rodziny, człowieka, wizji człowieka w społeczeństwie, wychowania go jako świadomego obywatela, to jak najbardziej państwo powinno takie szkoły wspierać. Mi się wydaje, że nawet może taki element posłużyć wychowaniu pewnej elity, czy jako szkoły prywatne, czy może w kooperatywie prywatno-państwowej, gdzie mielibyśmy możliwość wychowania pewnych osób, które byłyby swoistą taką elitą zarządzającą państwem, tak może w ogólnym rozumieniu taką neosanacją, tak, czyli pewną grupą bardzo w podobnych poglądach, mających wspólne korzenie. Myślę, że tyle z mojej strony. Tak, więc odnosząc się do pierwszego pytania na dzisiejszej konferencji, ja uważam, że podobnie jak kolega właściwie, że rola państwa przede wszystkim powinna być zarówno nadzorująca system edukacji, jak też kreująca procesy edukacyjne, wpajające konkretne wartości, postawy i też no, z grubsza jakieś konkretne kierunki nauczania. No, oczywiście nie zezwoliłbym na to, żeby całkowicie proces edukacji znalazł się poza jakimkolwiek kontrolą, ingerencją państwa, gdyż no, doprowadziłoby to właściwie do całkowitego chaosu i właściwie dewastacji systemu edukacji, pomimo tego, że jest on teraz taki, jaki jest. Co do roli szkół prywatnych, jak też społecznych i do ewentualnego wsparcia ze strony państwa dla tych szkół, ja również uważam, że niektóre szkoły prywatne na to wsparcie zasługują. Tutaj szczególnie bym zwrócił uwagę na szkoły katolickie. No, w Polsce nie jest ten problem jeszcze aż tak duży, ale na przykład słyszałem opinię od Polaków mieszkających w Europie Zachodniej czy też w Ameryce Północnej, że na przykład w takich krajach jak Francja bądź inne kraje zachodnie, no, gdzie powiedzmy erozja światopoglądowo-kulturowa no, odniosła już większe zniszczenia niż w Polsce, tak naprawdę większość szkół, które nie opierają się o antywartości neomarksistowskie, to są właśnie szkoły katolickie. A z kolei też od znajomego, który jest Polakiem wychowanym w Kanadzie, usłyszałem opinię, że owszem, w Kanadzie mają też wiele szkół katolickich, ale one są katolickie tylko z nazwy, w większości niestety. Też nie zgodziłbym się absolutnie na to, aby z publicznej dotacji czy w jakiejś innej formie
państwo czy też organy administracji samorządowej miały wspierać szkoły prywatne bądź społeczne o profilu nihilistyczno-lewicowym. Tutaj nie chcę być pozwany, ale mam na myśli szczególnie pewne liceum w Warszawie, które no, zgodnie z opinią szanownej pani dyrektor nie ma ciśnienia na naukę, czy na przykład na jakieś olimpiady, a ma ciśnienie na promowanie postaci związanych z historią ruchu komunistycznego i socjalistycznego. No to też bym zwrócił uwagę, że uczniowie tej szkoły byli około 10 lat temu w kilka osób zatrzymani za udział w nielegalnej blokadzie Marszu Niepodległości, gdzie brali udział wraz ze swoją nauczycielką czy tam nauczycielem. Po prostu po owocach ich poznacie, te szkoły, które są prywatne bądź społeczne, czy są o profilu katolickim, czy nawet jakichś mniejszości wyznaniowych, a które wpisują się w linię patriotyczną, w linię rozwojową, zasługują na jakieś formy wsparcia od państwa, natomiast szkoły prywatne, które są albo szkołami nihilizmu, albo które są szkołami stricte komercyjnymi, bez myślenia o wychowaniu i o kształtowaniu młodych ludzi, te nie powinny żadnego wsparcia od państwa otrzymywać. Dziękuję. Kolejne pytanie do kolegi przewodnicza. Czy twoim zdaniem należy poszerzyć możliwość korzystania z edukacji domowej? Czy prawo do edukacji domowej powinni mieć wszyscy rodzice i opiekunowie, którzy tego chcą? I jeśli powinni spełniać jakieś warunki, to jakie? Myślę, że przede wszystkim powinni spełniać warunki merytoryczności, ponieważ szkoła poza pewnymi wartościami, pewną wizją człowieka w społeczeństwie powinna też przekazywać pewną wiedzę, więc rodzice muszą przede wszystkim być w stanie merytorycznym i pedagogicznym wykazać, że są w stanie zapewnić tą wiedzę człowiekowi, młodemu człowiekowi. Mi się wydaje, że wizja nauczania domowego może mieć rolę przejściową, bo jeżeli uznamy, że obecny stan edukacji jest generalnie słaby albo kiepski, a chcemy doprowadzić do stanu, gdzie będzie dobry, to rola szkoły właśnie w warunkach domowych, czyli szkolenia takiego powiedzmy troszeczkę bardziej akademickiego w modelu mistrz uczeń, bo do tego się sprowadza, może mieć tutaj rolę pomocniczą, no ale z drugiej strony pamiętajmy, że szkoły jako takie są też szkołami warunkowań zachowań społecznych, mają charakter socjalizacyjny, czyli człowiek uczy się, młody człowiek w kolejnych etapach szkolnictwa obowiązkowego uczy się funkcjonować w grupie, uczy się zachowań grupowych, zachowań wspólnotowych. Zachowanie takie nie będzie się w stanie użyć w odpowiedni sposób, gdy nie będzie obcował z młodymi ludźmi. To też może zaowocować problemami emocjonalnymi, na przykład w momencie, kiedy pójdzie na studia, czy zacznie życie zawodowe, no bo tam będzie musiał się stykać z innymi osobami, jeżeli nie nauczy się pewnych rzeczy, nie wyuczy pewnych sposobów funkcjonowania w społeczeństwie, no to może powodować pewne zaburzenia. Czy powinno być dostępne dla wszystkich, to tak jak powiedziałem, dla wszystkich, którzy spełnią określone warunki. Dziękuję. Jeśli o mnie chodzi, to na to pytanie odpowiem następująco. Otóż ja uważam, że ogólnie nauczanie domowe po pierwsze miałoby jakikolwiek sens w sytuacji, gdyby rodzice bądź nie wiem, zatrudnieni przez nich na przykład tutorzy byli w stanie rzeczywiście spełniać wymagania merytoryczne, wymagania wykształcenia dotyczące nauczania rozmaitych przedmiotów, co jest raczej w warunkach ograniczonych jednak finansów rodziny praktycznie nierealne. No ja tutaj niezbyt wierzę w to, że większość polskich rodziców, czy nawet że jakaś dość duża część jest omnibusami, którzy będą w stanie swoje dzieci nauczać zarówno przedmiotów humanistycznych, jak i przyrodniczych, ścisłych. To pierwsza kwestia. Druga rzecz, podobnie jak zwrócił uwagę kolega, i to jest chyba jeszcze ważna rzecz, szkoła to nie tylko proces przekazywania wiedzy i rozwoju intelektualnego, ale także pewnego rodzaju formowania charakteru i socjalizacji. Osobiście uważam, że nauczanie domowe nawet w kochającej, wartościowej rodzinie może być dla dziecka pewnego rodzaju szklanym kloszem. Otóż po pierwsze dziecko, a szczególnie młody chłopak w warunkach domowych nigdy nie nabierze umiejętności kooperacji w społeczeństwie. Trudno będzie mu budować kontakty, zarówno jakieś przyjaźnie, jak też w przyszłości być może kontakty o charakterze zawodowo-branżowym, tak to nazwijmy.
Jak również to może być jakoś kontrowersyjne, bo jest teraz moda na to, żeby wszystko było bezstresowe, żeby wszystko było takie rajskie. Natomiast ja uważam, że i to niestety obserwacja tego najmłodszego pokolenia Polaków potwierdza to, że młodzi ludzie, już szczególnie nastoletnie chłopaki, jeśli nie będą w odpowiedni sposób doświadczali trudnych sytuacji, czy to przemocy, czy konfliktów, czy jakiegoś, nie wiem, bycia oszukanym, czy różnego rodzaju trudnych sytuacji obciążających psychicznie, to będą niezahartowani, wejdą w dorosłe życie jako osoby niezahartowane całkowicie psychicznie, będą bardziej podatni na depresję, być może nawet na jakieś zachowania destrukcyjne, samobójcze. I to jest tak naprawdę wylanie dziecka z kąpielą, bo ja osobiście obserwując, porównując zarówno moich znajomych, którzy się na przykład urodzili w latach 50., 60., jak też tych, którzy teraz dopiero osiągnęli 20 rok życia, tam młodszy, jeszcze powiedzmy, że takie młodsze gałęzie rodziny, czy tam dzieci moich znajomych, to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że im w szkole były trudniejsze warunki, im były w ogóle trudniejsze warunki życia w Polsce, tym bardziej jednak ludzie, abstrahując od oceny moralnej poszczególnych ludzi, całych pokoleń, mieli tę jakby silniejszą psychikę, byli gotowi do walki o swoje, do konfrontacji takim problemom dnia codziennego. Natomiast sytuacje, kiedy matka przekupuje syna iPhone'em na przykład, żeby raczył jakiś sport uprawiać, uważam za głęboko patologiczne. I zresztą nie jest to tylko moje odkrycie, bo w podobnym tonie niektórzy myśliciele czy pedagodzy czasów starożytnego Rzymu na przykład wypowiadali się o zbyt łagodnym wychowaniu młodzieży. Więc reasumując, uważam, że nauczanie domowe poza szczególnymi przypadkami, jak na przykład odległością od szkoły bądź szczególnymi problemami zdrowotnymi dziecka, czy też młodej osoby, nie jest najlepszą formą edukacji, która dawałaby zarówno możliwość rozwoju intelektualnego, jak też socjalizacji i zahartowania do życia w społeczeństwie. Osobnym tematem można powiedzieć, że jest indywidualne nauczanie, i to z tego, co się orientuje w Polsce, przysługuje ono raczej tylko w sytuacji, jeśli dziecko uległo wypadkowi bądź z innych powodów nie jest w stanie fizycznie uczęszczać na lekcje w szkole, i w takich sytuacjach oczywiście rozumiem to i akceptuję takie rozwiązanie. Dziękuję. A czy rodzice powinni mieć wpływ na treści, w których nauczane są ich dzieci? Jeśli tak, jak daleko powinien taki wpływ sięgać? Zamieniamy się odpowiedzią? To w takim razie może pierwszy ja się wypowiem. Proszę bardzo. Dziękuję. Więc tak, ja uważam, że z racji tego, że szeroko pojęty nasz światopogląd kładzie duży nacisk na rodzinę, na właściwie rozumianą władzę rodzicielską. Ja uważam, że rodzice powinni mieć decydujący wpływ na, może nie szczegółowy jakiś program nauczania, ale na chociażby wartości, w których dziecko jest wychowywane, i wartości, które są przekazywane w szkole. I na przykład muszę powiedzieć taką ciekawostkę, że z tego powodu na przykład przed laty nasz kolega z brygady swoje dzieci posłał do szkoły społecznej, bo właśnie chciał mieć wpływ na, w jakiś tam sposób, na program nauczania. Natomiast uważam, że państwo nie może też dążyć do jakiejś utopijnej neutralności światopoglądowej, i takim dobrym tego przykładem jest na przykład to, że Polska jako kraj cywilizacji łacińskiej ma jednak pewne paradygmaty, czy jakby to powiedzieli, powiedzmy, przedstawiciele myśli zadrużnej, matrycę kulturową, w pewnym sensie jednak opartą o etykę rzymskokatolicką. To chyba każdy wierzący czy niewierzący się z tym zgodzi. I na przykład niektóre wartości, które wywodzą się stąd, a nie odwołują się wprost do jakiegoś życia duchowego, do kwestii eschatologicznych, powinny leżeć u podstaw norm moralnych, zwyczajowych, nauczanych w szkole. Zresztą w dużej mierze nawet dzisiejszy system prawny w pewnym sensie te normy, jak również normy prawa rzymskiego zaabsorbował. Natomiast na przykład jeśli chodzi o nauczanie religii, to już decydująca powinna być zgoda rodziców, że rodzice mają prawo posyłać bądź nie posyłać swoje dziecko na tego typu zajęcia. Jak również uważam, że nie wiem, czy to do końca koresponduje z treścią pytania, ale ja to uważam za bardzo ważne. Uważam, że szkoły średnie bądź zawodowe powinny bardziej
wypracować uprofilowanie poszczególnych klas, poszczególnych kierunków, tak aby też rodzice posyłają dziecko do klasy powiedzmy X, dokonali wyboru rzeczywiście, który będzie odzwierciedlał w przyszłości program nauczania i metodykę nauczania tego dziecka, a nie żeby powiedzmy był to wybór formalny, czy dziecko będzie posłane do klasy X, Y czy Z. To właściwie tyle, co chciałem na to pytanie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Mi się wydaje, że zdecydowanie rodzice powinni mieć wpływ na to, jakie treści i jakie wartości są przekazywane dzieciom w szkole z co najmniej kilku powodów. Pierwsze, dlatego że są ich rodzicami, tak naprawdę najlepiej, przynajmniej w sytuacji idealnej, najlepiej powinni znać swoje dzieci. I nie tyle wiedzieć, czy to dobrze dla ich dziecka, żeby było nacjonalistą czy socjalistą, bo tu się zdecydowanie zwracamy w kierunku edukacji, która odgórnie jest uwarunkowana przez pewne ogólne wartości. Natomiast rodzice doskonale wiedzą najlepiej, czy ich dziecko lepiej się sprawdza w warunkach nauk humanistycznych, przyrodniczych, nauk ścisłych, czy może też w ramach wychowania fizycznego, wychowania na przykład w ramach nauki przysposobienia obronnego czy obrony cywilnej. I rodzice powinni mieć wpływ na przykład nie tyle na to, jakie wartości przyświecają szkole, o ile przyświecają dobre, a na przykład taka jest lista lektur, na przykład jaki jest zakres poszczególnych zagadnień przy nauce języków obcych czy nauk ścisłych, to wydaje mi się dość oczywiste. Natomiast tutaj też musi być ten pewien ogranicznik, to znaczy nie może być też tak, no bo jednak żyjemy w społeczeństwie, gdzie spora część naszych rodaków ma poglądy liberalne i nie może być tak, że przyjdzie pewna grupa rodziców i na przykład będzie wymagała, żeby w ramach nauki historii wprowadzić naukę historii, prawda, działaczy ruchu LGBT. To wydaje mi się, to jest, jak powiedział kolega, to jest nihilizm, to jest degeneracja i degradacja tak naprawdę państwowej edukacji. Tak samo drugim problemem, który tutaj widzę, jest to, że rodzice, którzy niestety często mają te 20-30 lat, są moimi rówieśnikami, to zauważyłem, często mają takie podejście do dziecka na zasadzie pewnego klosza, więc mogą też wymagać, aby nauczyciel mieli jak najmniejsze wymagania wobec dzieci. Zresztą widzimy to dzisiaj tak naprawdę, jeżeli weźmiemy jakiekolwiek liberalne media, nie wiem, Gazetę Wyborczą, Onet, na temat, mówię tu o takich źródłach przede wszystkim internetowych, że nieraz w tygodniu pojawia się postulat na zasadzie, a po co dzieciom tyle materiału, po co dzieciom tyle lektur, a po co w ogóle klasówki, pojawiają się już takie opinie, a po co w ogóle oceny, prawda? No to prowadzi do takich kuriozalnych sytuacji. Nie wiem, czy słyszeliście, na Zachodzie doszliśmy już do sytuacji, gdzie uczniowie tak zwani historycznie poszkodowani, aby skończyć szkołę średnią, nie muszą legitymować się umiejętnością pisania, czytania, ani szkoły średniej, tak? Czyli co u nas się kończy maturą. Tak więc nie może to iść w tym kierunku. Natomiast jeżeli rodzice stwierdzą, że na przykład zamiast literatury XIX-wiecznej woleliby, aby ich dzieci czytały Mosdorfa, Dmowskiego albo Piłsudskiego, to jak najbardziej uważam, że jest to nawet bardzo dobry kierunku idące. Jest to dla nas pewna też furtka. Dziękuję. Dobrze, kolejne pytanie. Jak oceniasz zrealizowany już postulat likwidacji gimnazjów? Dla mnie to śmieszne, znaczy takie to trudne pytanie, bo ja jestem pierwszym rocznikiem, który przerabiał ten jakże ciekawy eksperyment. Mi akurat wyszedł na dobre, natomiast ogólnie rzecz biorąc, pomysł oceny gimnazjów właściwie był błędny. No bo tak naprawdę co te gimnazja wnosiły? One wnosiły tylko to, że pewien program nauczania został rozbity na dwa etapy, które ze sobą właściwie po pierwsze niewiele jakby korespondowało, po drugie miały zasadniczy problem z powielaniem się. Ja miałem taką sytuację, że w gimnazjum i w liceum miałem nawet te same lektury na lekcjach języka polskiego. Miałem te same zagadnienia na niektórych innych przedmiotach. Po drugie, to jest zasadniczy problem z wyrwaniem młodego człowieka, który tam jest w tej szóstej klasie, wrzuceniem go w nowe trzyletnie środowisko, po prostu znowu wyrwanie i wrzucenie w kolejne. Zaburza to też jakby ciągłość pewnego nauczania, no bo jednak zazwyczaj jest tak, że to liceum i to gimnazjum to nie jest ta sama szkoła, ci sami nauczyciele, przynajmniej w większości przypadków w moim roczniku tak było. I po prostu zmienia się szkołę, zmienia się zupełnie środowisko, to też nie wpływa, wydaje mi się,
korzystnie. Tak naprawdę nie wiem, czy twórcy tej reformy, poza samym faktem, że rozumieli konieczność reformy, tak naprawdę mieli jakiś pomysł na to, co ta reforma miała wnieść, bo to teoretycznie miało doprowadzić do tego, że ktoś po ukończeniu trzyletniego gimnazjum miał wybrać albo trochę bardziej zawodową, albo trochę bardziej humanistyczno studyjną, co jest o tyle bez sensu, że i tak generalnie wszyscy na te studia idą, a do tego szkolnictwo zawodowe, tak zwane licea profilowane, że szkolnictwo zawodowe jako takie upada, a licea profilowane okazały się jednym wielkim niewypałem, więc ten powrót do tego klasycznego układu, znaczy klasycznego dla mnie, dla wielu młodych osób, to jest już coś nowego. Tego ośmioletniej szkoły podstawowej, czy powszechnej, czteroletniego liceum lub technikum, to uważam za generalnie dobrą zmianę, jeśli chodzi o kwestię organizacji tych etapów edukacji. Dziękuję. Odnosząc się do tego pytania, no ja ogólnie uważam, że taka, a nie inna forma reformy edukacji, która z tego co pamiętam nastąpiła w 98 bądź 99 roku, była błędna. No ogólnie według mnie taki model gimnazjum, jaki wtedy został powołany, no to nic innego nie było jak takie bezrefleksyjne małpowanie wzorców zachodnioeuropejskich. Gimnazja, jak wszyscy dobrze wiemy, w Polsce te współczesne nie miały nic wspólnego z taką formą gimnazjum, jak gimnazja przedwojenne, czy lat zaborów nawet. Gimnazja wtedy, jak wielu nauczycieli moich znajomych, którzy mnie na przykład gimnazjum też uczyli, to takie nie wiadomo co, bo z jednej strony o oderwanie ze szkoły podstawowej jeszcze na wczesno nastoletnim etapie życia, kiedy no nie jest się dorosłą osobą, nie oszukujmy się, kiedy jest się takim dzieckiem z buzującymi hormonami i wmawianie tym małolatom, że oni są już jacyś bardziej dorośli, no to jest też takie trochę robienie im wody z mózgu. Następnie, podobnie jak powiedział kolega, ja uważam, że w ogóle takie rozbijanie na te takie trzyletnie karencje, tak to nazwijmy, w edukacji jest też błędem, gdyż nauczyciel, zanim tak de facto poznał uczniów, zanim obrał może jakieś szczególne, indywidualne podejście do niektórych z nich, jakieś metody podejścia do tego czy innego ucznia, rozwiązania takiego, a nie innego problemu, no to ten uczeń przechodził do następnej szkoły już i ten proces poznawczo-wychowawczy rozpoczynał się od nowa. No, poza tym w wieku 16 lat zgodnie z niby założeniami tej reformy, to jak mówi też kolega, miał być wybór powiedzmy między drogą branżową a akademicką. Niestety, ale no o tym pewnie w kolejnych pytaniach będziemy mówili, ale też szkolnictwo branżowe było bardzo potraktowane po macoszemu. No i również okrojone do 3 lat liceum, wiadomo, dysponując mniejszą ilością czasu niż 4-letnie, miał mniejsze możliwości przekazania też takiej ilości wiedzy, jakiej być może powinny, czy poznania tych uczniów. I ogólnie uważam, że w dużej mierze podział na szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę średnią bądź zawodową, to też był taki chaos właściwie, który prowadził większe rozmemłanie niż pożytek. I również uważam, że powrót do tego sprawdzonego już mimo wszystko wzorca, kiedy to jest szkoła podstawowa 8-letnia, gdzie jest 4-letnie nauczanie początkowe, a następnie 4-letnie dalszy etap i później 4-letnie liceum bądź technikum, czy też krótsza szkoła zawodowa, jest lepszym rozwiązaniem niż istnienie gimnazjów. Dziękuję. Pewnie tego zostanie przerwanie. Jak oceniasz osobę Przemysława Czarnka i ogólną politykę PiS-u względem szkolnictwa? Ogólnie tak dyplomatycznie się wyrażając, mogę powiedzieć, że w niektórych kwestiach światopoglądowych pan Czarnek miał z nami punkty zbieżne, natomiast ja jakbym miał w ogóle politykę pana Czarnka i PiS-u odnośnie edukacji określić, czy w ogóle odnośnie kultury, powiedziałbym, że jest to para w gwizdek, a nie w tłoki. Para w gwizdek, a nie w tłoki, gdyż naprawdę, żeby uzdrowić polskie szkolnictwo, przywrócić autorytet nauczyciela, przywrócić właściwie wartości w procesie nauczania. Ja bym zaczął w ogóle od tego, żeby dowartościować i podwyższyć wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej. Ja przypominam, że to za czasów rządów PiS-u były protesty nauczycieli, które właściwie nie przyniosły żadnego rozwiązania. Do tej pory płace nauczycieli są skandalicznie niskie. Natomiast też słyszało się wielokrotnie, no ja akurat muszę powiedzieć, że nie mam jakiejś bliskiej osoby w wieku szkolnym. Natomiast mogę powiedzieć, że jakieś tam dzieci moich znajomych, czy jakieś tam ludzi z
skoligacyjny jakoś ze mną. Wspominali te, takie osoby nieraz, że za rządów PiS-u również do szkół, to nawet podstawowych, przemycano antywartości w postaci tak zwanych tęczowych piątków. No, a pan Czarnek i jego ekipa urzędnicza jakoś nic z tym szczególnego nie zrobili. Następnie uważam, że w podstawie programowej w zakresie nauczania i w metodyce nauczania szeroko pojętej te same błędy, które powielały kolejne rządy III Rzeczypospolitej, rządy pisowskie w osobie pana Czarnka również też powielają. Dziękuję bardzo. Mi się wydaje, że ogólna ocena Czarnka jest kiepska. Z jednej strony, przynajmniej w teorii, starał się podobnie jak cały rząd PiS-u zostawić pewną tamę dla nurtu lewicowo-liberalnego, w tym wypadku w edukacji, no, ale właśnie tak jak kolega zauważył, tęczowe piątki jak były, tak są, wszelkiego rodzaju struktury młodzieżowe i działalność pewnych ośrodków na terenach szkolnych, jak miała miejsce, tak ma, teraz pewnie będzie miała jeszcze większe, ale nie zlikwidowano tego w takim stopniu, jak pewnie można było. Dlatego Czarnek w dużej mierze poszedł na przebój przeciwko środowisku nauczycielskiemu, właściwie niewiele tak naprawdę reformując tutaj. To jest taka sytuacja pewnego zabetonowania, gdzie cały czas mamy ten sam program nauczania, coraz bardziej oderwany w swojej treści od rzeczywistości, jaka nas otacza. Z drugiej strony nie zrobiono niczego, no właśnie z stanem, z zawodem nauczyciela. Nie podwyższono stawek, nie zmieniono chociażby kwestii dotyczących czy wykształcenia tych nauczycieli, tak, czyli podwyższenia pewnego prestiżu, bo pamiętajmy, no jednak u nas w Polsce dobór nauczycieli jest doborem na zasadzie negatywnym, to znaczy w dużej mierze na zawód nauczyciela idą często osoby, które po prostu nie poradzą sobie, lub czują, że nie poradzą sobie w innych branżach. Zupełnie inaczej jest w państwach chociażby skandynawskich, no tutaj Finlandia do niedawna była takim świetnym przykładem, gdzie zawód nauczyciela cieszy się ogromną estymą i szacunkiem publicznym, ale wiąże się również z dwoma rzeczami. Po pierwsze, z bardzo wysokimi zarobkami, ale również bardzo wysokimi wymaganiami. Dzisiaj te wymagania tak naprawdę nie są w dużej mierze weryfikowane, co jest jednym z zarzutów wobec karty, czy poprzedniej tej karty nauczyciela. Natomiast Czarny też w żaden sposób nie spróbował tego zreformować. Tak naprawdę pewien stan został zamrożony. Na poziomie medialnym pojawił się ten konflikt, prawda, w zwalczaniu pewnych rzeczy, no ale te rzeczy nie zaprezentowano programu pozytywnego, to znaczy z jednej strony uderzono w te kwestie, natomiast jakby nie pojawił się taki program pozytywny. Właściwie można by powiedzieć, jedyna rzecz, którą muszę Czarnkowi zapisać na plus, to przesunięcie pewnego poziomu dyskusji publicznej, bo jeżeli porównamy poziom dyskusji publicznej, właściwie tematykę dyskusji publicznej i w edukacji, i w innych aspektach w Polsce i na Zachodzie, no to w Polsce było lepiej. W Polsce się zastanawialiśmy, czy w sali wykładowej, czy tam w sali do nauczania w szkole ma wisieć portret Jana Pawła II, czy nie. Na Zachodzie się zastanawiają, ile jest płci i jakie przywileje powinny posiadać tak zwane małżeństwa jednopłciowe, więc to trzeba przyznać, to było pewne przesunięcie tego ciężaru na plus, natomiast to szybko zniknie, tak? Bo przesunięcie to też było tylko związane z tym, że po prostu PiS był u władzy, a nie z wytworzeniem jakichś strukturalnych, stałych elementów i wartości. Także ogólnie ta opinia, moim zdaniem, tak mocno 2 na 10. Dziękuję. Kolejne pytanie do kolegi Grzegorza. Jak oceniasz postulat całkowitej likwidacji podstawy programowej? Czy nauczyciel powinien mieć pełną swobodę w układaniu swojego własnego programu? Nie, oczywiście, że nie. I nie popieram postulatu likwidacji podstawy programowej. Po pierwsze dlatego, że jeżeli szkoła ma służyć socjalizacji i wdrożeniu, czyli tak powinno być, człowieka do życia w społeczeństwie i w narodzie, no to musi pewna unifikacja pewnych podstawowych aspektów być. No wszyscy musimy umieć czytać, pisać, liczyć, znać pewne podstawy matematyki, języka polskiego, języków obcych, historii, czy nie wiem, czy nauk przyrodniczych, więc oczywiście, że nie, zwłaszcza, że no, miejmy świadomość, do władzy dochodzi opcja polityczna, która jeżeli by
za jej rządów było coś takiego, że jest pełna dowolność programowa, no to właśnie takie licea, jak kolega Adam wspomniał, ja wiem oczywiście, o które liceum chodzi, no to takie liceum będzie zaraz razy 10, 20 czy 30 w każdym mieście, tak? Będziemy mieli uczniów, którzy, prawda, wprost stwierdzają, że oni nie chcą nauki jakichkolwiek elementów patriotycznych, uczniów, którzy nie chcą być oceniani, uczniów, którzy interesują się historią w ruchu, nie wiem, gender, tak, albo studiowaniem tego, jakiej są płci, więc oczywiście, nie, nauczyciel powinien mieć oczywiście pełen wkład i jestem całkowicie przeciwny takim zabetonowanym programom nauczania. Nauczyciel powinien mieć na przykład, nie wiem, nauczyciel włoskiego pewną dowolność, może nawet daleko posuniętą doboru lektur, ale to muszą być lektury i to muszą być treści zgodne z pewnym, no właśnie z pewną matrycą kulturową, matrycą związaną z naszym dziedzictwem, z naszym pochodzeniem, z tym, kim jesteśmy, z naszą świadomością, tożsamością. No bo jeżeli tego nie zrobimy, to otwieramy tak naprawdę szeroko tamę dla wszystkiego, co jest w stanie wypaczyć. To kim jesteśmy, kim byliśmy i kim będziemy. Dziękuję. Ja również uważam, że właściwie likwidacja podstawy programowej to byłaby właściwie likwidacja systemu edukacji w Polsce, bo nawet zakładając, że byłyby jakieś państwowe szkoły utrzymywane przez państwo polskie, no to w tej sytuacji władza dyrektora szkoły, czy właściciela prywatnej szkoły, czy nawet nauczyciela byłaby właściwie na niczym nieograniczona i teoretycznie rzecz biorąc mogłyby nawet istnieć szkoły, które by nauczały, że Polska wywołała II wojnę światową. No myślę, że na pewno takie przypadki by się zdarzały. No, jeśli uznajemy, że w ogóle istnieje prawda obiektywna, no to musi być coś, co kodyfikuje pewien system. Ja to też uważam, że tak samo jak istnieją jakieś pewne podstawowe wymagania, które musi spełnić w procesie edukacyjnym szkoła, czegoś musi tych uczniów nauczyć, to też no, w większości sprawie tak prawda jest rzeczą obiektywną. Nie mówię, że w takich trudnych kwestiach, jak nie wiem, jakieś niuanse bioetyki, które teraz profesorowie na uniwersytetach dyskutują, powinny być przedmiotem podstawy programowej, ale jednak nie uważam, żeby dobrą rzeczą było całkowite odrzucenie pojęcia prawdy obiektywnej realizowanej przez taką, a nie inną podstawę programową. No też uważam, że jeśli mówimy w ogóle o wychowaniu patriotycznym, czy wychowaniu do bycia dobrym w klasycznym tego wyrazu rozumieniu obywatelem, musi istnieć skodyfikowany system zarówno wymagań, jak też wartości wpajanych przez proces edukacji, a podstawa programowa musi temu służyć. Dziękuję. Zostanie przedane. Jak oceniasz postulowanie przez niektóre środowiska prawicowe zniesienie obowiązku szkolnego? Czy rozwiązanie to podniosłoby poziom edukacji? Czy może wygłosiłoby masowym analfabetyzmem w społeczeństwie? No tak, i jeśli chodzi o to pytanie, to oczywiście do opcji drugiej jestem w stanie się bardziej przychylić. Uważam, że może się to komuś podobać albo nie, ale obowiązek szkolny, darmowe szkolnictwo, no to podobnie jak na przykład ubezpieczenia społeczne w takiej czy innej formie emerytury, to są podstawowe zdobycze współczesnej cywilizacji. Na pewno ważniejsze niż jakieś tam prawa polityczne dla każdego, czy jakieś tam prawa tej czy innej mniejszości. Otóż uważam, że likwidacja obowiązku szkolnego to po pierwsze jest wykluczenie całkowitych szans na jakąś edukację i legalny rozwój dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, bo wiemy, że w każdym ustroju, czy w krajach biednych, czy nawet tych najbogatszych, jakiś tam odsetek rodzin patologicznych, które w ogóle nie będą dbały o edukację i rozwój dzieci, istnieje, to po pierwsze. Po drugie, gdyby zlikwidować obowiązek szkolny, jak to niektóre partie takie konserwatywno-liberalne czy libertariańskie postulują, no to co za tym idzie, można by zlikwidować w ogóle państwowe szkoły. No i umówmy się, cena na wolnym rynku opłat za szkołę byłaby nie do udźwignięcia przez przeciętną polską rodzinę, a jeszcze co kuriozalne, biorąc pod uwagę, że większość prawicowych środowisk postuluje wielodzietność, no to tym bardziej, nawet myślę, że część rodzin nie byłaby w stanie wykształcić jednego spośród kilkorga dzieci, a na pewno duża część dzieci straciłaby w ogóle szansę na jakąkolwiek edukację, taką czy inną. Dlatego absolutnie nigdy się nie zgodzę z postulatami likwidacji obowiązku szkolnego. Natomiast jestem w stanie zgodzić się z pewnym ograniczeniem obowiązku szkolnego. Otóż uważam, że w pewnych przypadkach nauka, powiedzmy, powyżej 15 czy 16 roku życia lepiej pewnym osobom przysłuży w terminie u dobrego rzemieślnika niż na siłę gimnazjum, liceum i co tam dalej jeszcze ma być. No to
Tu chodzi o połączenie jak gdyby nowoczesnego modelu, który daje szansę wszystkim dzieciom i młodym ludziom na edukację i rozwój, jednak z zachowaniem takiego rozsądku i odrzucenie tego bałwochwalczego kultu studiów i matury, jak w Polsce jest promowany od lat 90. No to też nie tędy droga, więc uważam, że podsumowując, obowiązek edukacyjny tak, ale w połączeniu z odpowiednim ukierunkowaniem młodzieży na odpowiednią formę edukacji adekwatną do danej jednostki. Dziękuję. Zlikwidujmy szkoły, zlikwidujmy urzędy, zlikwidujmy wojska, na końcu zlikwidujmy może państwo, po co komu Polska. Tak właściwie można by to podsumować. Ja też tak samo jak kolega Adam jestem przeciwny temu obowiązkowi, bo to jest po prostu zdobyć pewnego etapu rozwoju człowieka, rozwoju cywilizacji ludzkiej. To znaczy, jeżeli dochodzimy do pewnego etapu, że mamy samoświadomy naród, a mamy ten samoświadomy naród moim zdaniem co najmniej od XIX wieku, w rozumieniu powszechnym oczywiście, no to wymaga tego, żeby po prostu tych ludzi, jako Polaków, też nauczyć tej polskości, ale również, jeżeli mamy świat wysoce rozwinięty technologicznie, to wymaga tego, żeby człowiek w tym świecie mógł funkcjonować, w ogóle go rozumieć, po prostu wymaga tego, to, żeby tego człowieka tego nauczyć. I temu służą na przykład nauki przyrodnicze, że na lekcjach fizyki uczymy się, co to jest wrzenie, na lekcjach chemii uczymy się, jak zachodzi synteza czy analiza różnych substancji. No a z kolei na języku polskim uczymy się mówić. To jest po prostu normalne, żeby stać się w pełni świadomym człowiekiem, obywatelem i człowiekiem, który rozumie swoje prawa i obowiązki, no bo to jest szkoła. Więc jak najbardziej powinna mieć, co jest jakby alternatywą? Alternatywą jest likwidacja podstawowej edukacji, czyli doprowadzenie do sytuacji takiej, jak jest powiedzmy w Stanach Zjednoczonych z medycyną, gdzie nie ma jakby tej obowiązkowej, przysługującej każdemu darmowej opieki medycznej, a pakiety są windowane niesamowicie w górę i to jest potwierdzone licznymi badaniami, że są po prostu zawyżane te ceny. Tak samo byłoby to u nas, gdzie w warunkach no jednak nie tak bardzo zamożnej polskiej rodziny, przeciętnej polskiej rodziny, chociażby w kontekście zamożności Polaków w Unii Europejskiej, dostajemy nagle system, gdzie musimy sporą część, a może przeważającą część dochodów wydać na coś, co jest tak naprawdę czymś najbardziej podstawowym, jednym z najważniejszych obowiązków państwa polskiego. No i drugi, jakby, jeszcze co najmniej dwa skutki. Pierwszy doprowadziłby do tego, że pewne regiony zamożniejsze byłyby dobrze wykształcone, czy lepiej wykształcone, a pewne bardzo słabo, tak? Czyli to by tylko utwierdziło nas, czy utrwaliło ten podział na Polskę A i Polskę B. No i ostatnia rzecz, to przypuszczam, że to o to chodzi tak naprawdę prawicy, tak naprawdę to o to chodzi Korwinowi i wszystkim jego tak zwanym uczniom politycznym, że doprowadziłoby to do wykształcenia się bardzo wąskiej elity politycznej i szeregu społeczeństwa, które nie mając pewnej podstawowej wiedzy, byłoby niesamowicie łatwe w manipulowaniu i po prostu rządzeniu przez takich ludzi. No więc pytanie, czy my jako nacjonaliści mamy stawiać na świadomy naród, czy na po prostu, przepraszam za stwierdzenie, bydło, które należy zagnać gdzieś do zagrody i nie dając mu jakiejkolwiek wiedzy, po prostu wyzyskiwać, bo tak naprawdę do tego prowadzi, wyzyskiwać jego pracę. No i ostatnia rzecz. Jak ma Polska funkcjonować w świecie wysokiej technologii? Jak mają nasi pracownicy funkcjonować, jeżeli nie będzie podstawowej edukacji? No jak Polak miałby być w stanie konkurować z pracownikiem z Zachodu, który posiada podstawowe wykształcenie, nawet jeżeli jest kiepskie? Nawet jeżeli ono się obniża, jeżeli polski pracownik wtedy nie będzie posiadał, bo na przykład nie poszedł do szkoły i nie nauczył się porządnie pisać i czytać. No, to jest tak naprawdę dla mnie osobiście, biorąc pod uwagę etap rozwoju państwa, człowieka i cywilizacji, na jakim jesteśmy, kompletna jakaś aberracja rodem z filmu science fiction. Dziękuję. I od razu kolejne pytanie. W jaki sposób można podnieść szansę na lepszą edukację dla dzieci z ubogich rodzin? Czy należałoby może wprowadzić tu nowe zasiłki? Jak najbardziej, tylko zasiłki celowe, na przykład na dodatkowe zajęcia, na dodatkowe przedmioty czy zasoby typu książki, podręczniki, laptopy, no to w sumie państwo polskie finansuje już, tak, przynajmniej póki co.
Natomiast jak najbardziej, żeby wyrównać te szanse, bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby wyrównać szanse, tak? Nie dać komuś socjal, bo tak sobie wymyślamy, tylko edukacja ma wyrównywać pewne sposoby wykluczenia. No bo jeżeli na przykład mamy rodzinę biedną, która nie ma komputera, versus rodzina bogata, lub zamożna po prostu, która ma ten komputer, no to też dzieci będą miały na start pewien poziom wykluczenia. Tak samo może być wykluczenie transportowe, na przykład właśnie na prowincji dzieciaki nie będą w stanie dojechać, bo rodzice nie mają samochodu, albo mają zepsute, albo nie mają pieniędzy na transport publiczny, żeby dojechać na dodatkowe zajęcia, na dodatkowe jakieś kursy, nie mają pieniędzy na dodatkowe lektury. Więc tak, najbardziej jestem zwolennikiem tego, żeby państwo w określonych takich warunkach pomagało, tylko pomagało w sposób celowy, czyli nie dajemy pieniądze i już, tylko raczej dajemy określone zasoby lub prawo do uzyskania określonych zasobów, na przykład, nie wiem, bon do zrealizowania w księgarni dydaktycznej. Dziękuję. Jeśli o mnie chodzi, to ty się co do meritum z kolegą zgodzę. Uważam, że ogólnie celem właśnie wyrównywania szans nie należy dawać zasiłku w postaci gotówkowej, bo niestety, ale to w rodzinach patologicznych, o których wspominałem we wcześniejszych pytaniach, no tak, takie pieniądze po prostu pójdą na różnego rodzaju używki, natomiast darmowe świadczenia, czy to w postaci darmowych zajęć pozalekcyjnych, czy też bonów na przykład na książki, czy też jakieś materiały edukacyjne, multimedialne, czy na przykład zajęcia sportowe, no to jest coś, w co uważam, że warto iść i być może warto również, żeby kuratoria oświaty bardziej zainteresowały się nadzorem nad taką formą pomocy i nad analizowaniem, w jaki sposób ewentualnie można te środki ukierunkować, żeby dały one jeszcze większe efekty. Tutaj też się zgodzę z kwestią wykluczenia komunikacyjnego. No z tego, co się orientuję, to od zawsze, od kiedy w ogóle polskie szkolnictwo istnieje, był to poważny problem. No i dzieci ogólnie z chłopskich rodzin, szczególnie z tych wsi w tzw. Polsce B, czyli Polsce Wschodniej, no miały zawsze bardzo utrudniony start w stosunku do ludzi, którzy nawet się wychowali w robotniczych rodzinach, ale w dużych miastach. No tutaj można taki przykład podawać wiele, że ktoś tam z powodu braku możliwości dojeżdżania, czy to na zajęcia do domu kultury, czy na jakieś treningi sportowe, czy na nawet jakieś zajęcia wyrównawcze w szkole, po prostu tą edukację wcześniej zakończył, bądź no poszedł w ogóle w jakimś złym kierunku, nie takim, w jakim iść powinien. Tak więc reasumując, zasiłki w takiej formie, jak teraz 500+ jest, nie, natomiast zasiłki w formie świadczeń darmowych, w formie darmowej pomocy edukacyjnej, rozwojowej, jak najbardziej tak. Dziękuję. Zostaniemy przy tym zadaniu. Jakie są według Ciebie główne cele do osiągnięcia w procesie edukacji? Jakie umiejętności, wiedzę lub wartości powinna w jej czasie przyswoić młodzież? Po pierwsze, jeśli chodzi o takie wspólne dla wszystkich właściwie polskich uczniów rzeczy, które powinny być do wypracowania, no to oczywiście opanowanie tej podstawy programowej, która powinna być jednak też w jakiś rozsądny sposób ustalona, wpojenie na pewno wartości patriotycznych i umiejętności życia we wspólnocie, a nie pójść w stronę atomizacji. Jak również odpowiednie ukierunkowanie, to co powiedziałem we wcześniejszym pytaniu już którymś. Osobiście uważam, że proces edukacji, który stawia w 100% na kształcenie ogólne, a nie pomaga w odpowiednim ukierunkowaniu swoich zdolności, talentów i ewentualnym rozwoju pod kątem swojej przyszłej kariery zawodowej, jest rzeczą złą. Jest ogólnie, jak to się wielokrotnie w dawnych latach mówiło, produkowaniem wykształconych bezrobotnych, bądź też teraz to nie ma problemu bezrobocia, raczej wykształconych ludzi pracujących na najniższych stanowiskach, na najniższych pensjach. Więc takim celem powinno być nie tylko wpajanie wartości i taki jak gdyby rozwój ogólny, rozwój wszechstronny, ale także odpowiednie ukierunkowanie, bardziej ukierunkowanie na rozwój takich, a nie innych zdolności i predyspozycji u ucznia, co oczywiście będzie wymagało intensywniejszej pracy z nauczycielem, jak też bardziej takiego, wiem, że to jest w dużych klasach trudne do realizacji, ale jednak bardziej indywidualnego podejścia nauczyciela do ucznia. Jak również to jest bardzo ważne, a żadna partia tego właściwie nie porusza, edukacja powinna iść trochę w stronę kolokagati. To jak to starożytni Grecy o tym mówili, człowiek jest istotą holistyczną, i więc człowiek ma w sobie pierwiastek i fizyczny, i duchowy, i intelektualny, psychiczny, więc uważam, że edukacja powinna iść nie tylko w stronę rozwoju intelektualnego, ale także fizycznego i duchowego.
Dziękuję bardzo. Autoryzowań jest kilka. Podstawowym takim zadaniem jest to, żeby wykształcić ludzi o tym samym kodzie kulturowym. Ja to podam taki prosty przykład, mianowicie polska edukacja okresu II Rzeczypospolitej. Jeżeli patrzymy, jakby, jaki był stan ziem polskich, które wchodziły w II Rzeczpospolitą, to tak naprawdę mamy tam trzy zabory, a tak naprawdę ludzi myślących trzy różne języki, trzy różne sposoby wychowania. I tak naprawdę bardzo często niespecjalnie czujących ze sobą pewną więź. Oczywiście nie mówię tu o elitach, o politykach, o działaczach niepodległościowych, o wojsku, ale o takim szerokim społeczeństwie. Człowiek z Galicji niespecjalnie musiał czuć więź, czy jakąś większą więź kulturową z kimś na przykład z Kongresówki Śląskiej, specjalnie musiał identyfikować się z naszą częścią Pomorza, etc., etc. Po 20 latach funkcjonowania II RP mamy wykształcenie czegoś, co nazwała historiografia pokoleniem Kolumbów. Ludzi mających te 20-20 parę lat, których wychowano w ten sam sposób, tym samym kodem kulturowym, tymi samymi lekturami, przykładami, szkołami, tym samym językiem i ludzi, którzy bez względu na to, z której tej części Polski byli, a Polska przed wojną była jeszcze większa niż teraz, a to 70 czy 80 tysięcy kilometrów i też niezwykle zróżnicowana, no bo Polska Polesie i Polska Poznań, no to były właściwie, prawda, dwa różne światy i ci ludzie mimo to są w stanie za tą Polskę walczyć, ginąć, cierpieć i pracować. Wydaje mi się, że to jest podstawowy cel, wykształcenie ludzi o tym samym kodzie kulturowym, o kodzie kulturowym właśnie opartym o tradycje chrześcijańskie, antyczne, grecko-rzymskie i nasze etniczne słowiańskie. To jest podstawa dla mnie. Druga rzecz to oczywiście pewna podstawa programowa, czyli merytoryczna, pewien zasób informacji zarówno dotyczących kultury, nauk ścisłych, zresztą języków obcych, po prostu pozwoli człowiekowi wejść w to życie dorosłe, czy zawodowe, czy na studia. Trzecia rzecz, na pewno funkcjonowanie we wspólnocie. No dzisiaj widzimy, że tak naprawdę atomizacja postępuje praktycznie z dnia na dzień. Ludzie nie czują jakiegokolwiek, są wyniki wyborów, jak widzimy, że to pokazują. Żeby już tak być, pokazać jakiś straszniejszy przykład, prawda? Że ludzie głosują jednak na te opcje związane bardziej z myśleniem ja niż z myśleniem my. To znaczy rozerwanie pewnego sposobu rozumienia, że nie jesteśmy oderwanymi atomami, tylko funkcjonujemy w pewnej, nazwijmy to, układzie naczyń połączonych i tak naprawdę na siebie nawzajem wpływamy i to nie tylko w ramach interesów, ale też pewnych wspólnych, znaczy interesów indywidualnych, ale też pewnych wspólnych celów i sposobów funkcjonowania. No jeśli chodzi o studia wyższe, no bo dzisiaj mamy faktycznie fabrykę magistrów i to tak naprawdę nawet gorzej niż w Stanach Zjednoczonych, ponieważ badania pokazują, że w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście osoby z wyższym wykształceniem mają na start lepsze warunki finansowe i lepsze warunki zatrudnienia. No właściwie tego specjalnie nie widać. Ludzie, tak jak się każdy pewnie zetknął z tymi memami, żartami, że ktoś kończy politologię i idzie pracować, prawda, w McDonald'sie, tak, albo ktoś kończy historię i idzie pracować w McDonald'sie. Mi się wydaje, że raczej powinniśmy dążyć do tego, co do tego modelu, który jest w Chinach. Chiński model bardzo mocno stawia na elitaryzację studiów wyższych. Osobistym, jakby czy osobnym zjawiskiem w Chinach jest zjawisko egzaminów wstępnych. Ludzie przygotowują się do egzaminów wstępnych w Chinach na studia wyższe latami. Nie tak jak u nas, przeczytają jedną książkę, a właściwie się często nie przygotowują, bo tych egzaminów wstępnych właściwie chyba już nie ma, albo w większości wypadków nie ma. I to mówię o najlepszych uczelniach w Polsce. Natomiast przygotowują się do nich latami, to jest dla nich ten moment próby. Moment próby, kiedy oni wiedzą, że mogą przeskoczyć z jednej, powiedzmy, klasy społecznej dużo, dużo wyżej. I taki, jaki jest stosunek na przykład do studiów, też jakby pokazuje, co te studia mogą tym ludziom dać i jaki jest sposób funkcjonowania. Taką anegdotę przytoczę, którą kiedyś przeczytałem w książce o sztucznej inteligencji. Nie pamiętam nazwiska, niestety napisał to taki dość wysoko postawiony chiński naukowiec i człowiek odpowiedzialny za sztuczną inteligencję w Chinach. On kiedyś opowiadał, napisał taką anegdotę w swojej książce, że miał wykład na chińskiej uczelni i po tym wykładzie zauważył bardzo dziwną rzecz. To było w latach 90. przypomnę, kiedy Chiny miały ogromny problem z energetyką. Kiedy wychodził z sali wykładowej, była 23.
I on zauważył takie dziwne zjawisko, że przy stojących latarniach na kampusie studenckim siedzą ludzie i czytają książki. Otóż o co chodziło? Chodziło o to, że w ramach niedoboru prądu wyłączano od 22:00 prąd w akademikach, ale działały lampy na ulicach. Ci ludzie tam siedzieli i uczyli się. Ponieważ dla nich studia to była szansa na całkowity przeskok do lepszej rzeczywistości. Wyobraźcie sobie teraz, ja nie mam zamiaru oddzielać odpowiedzi, ale wyobraźcie sobie teraz, co by było, gdyby na polskim kampusie o 22:00 włączono prąd, zostawiono studentów tylko przy lampach włączonych na ulicy, co oni by robili. To jest jakby do indywidualnej dla was odpowiedzi, natomiast myślę, że niekoniecznie przeważająca większość z nich zakuwałaby i uczyła się swoich przedmiotów. No i myślę, że tą anegdotą mogę zakończyć ten punkt. Dziękuję. Zostaniemy tutaj przy koledze. Czy według ciebie szkoły lub uczelnie w dostatecznym stopniu przygotowują młodzież do wykoczenia na rynek pracy? A jeśli nie, to jakie działania naprawcze należy podjąć? No nie, oczywiście, że nie. O studiach już powiedziałem właściwie. Tak naprawdę studia... Znaczy też pytanie, czy studia wszystkie powinny być powiązane z rynkiem pracy? Bo na przykład uważam, że uniwersytety koniecznie. Powinno być jasne rozgraniczenie. Uniwersytety, politechniki, szkoły wyższe. Natomiast uniwersytet jako taki nigdy od zarania swojej idei nie był związany z rynkiem pracy. Uniwersytet był miejscem, gdzie w średniowieczu zaczęto poszukiwać prawdy. Prawdy obiektywnej, tak jak powiedział kolega, a nie wykształcać, prawda, pracowników do call center. To mogą robić szkoły zawodowe, to mogą robić szkoły policjalne, to mogą robić jakichś innych wyższych stanowisk, szkoły typu właśnie politechnika. To są szkoły typowo sprofilowane na określony kierunek funkcjonowania, natomiast uniwersytet jest związany bezpośrednio z szukaniem prawdy, z nauką jako taką. Natomiast jeśli chodzi o niższe szczeble, no właściwie szkolnictwo zawodowe zostało zaorane i to z wielu powodów. Po pierwsze przez właśnie wymuszoną unifikację i tą pogonią za posiadaniem matury, po drugie z powodu chyba takiego społecznego społecznej niechęci, narzuconej nam takiej wizji, że każdy musi być biznesmenem, a jak jest operatorem koparki albo dźwigu, no to już jest gdzieś tam na samym dole drabiny społecznej. Takie myślenie niewątpliwie towarzyszyło kolejnym ekipom, także tym rzekomo lewicowym, które rządziły Polską. Po trzecie, to szkolenie zawodowe jest kompletnie dzisiaj rozerwane z funkcjonowaniem określonych zakładów pracy w danym regionie. Znaczy, przykładowo bodajże książce redaktor Kraski nie ma i nie będzie. Są takie przykłady, gdzie na przykład jest region, gdzie są duże firmy logistyczne, a jedyne szkolnictwo zawodowe uczy barmanów. I efekt jest taki, że tam albo pracują Niemcy, bo to jest przy granicy, albo ludzie z zupełnie innych regionów. Ludzie kończą z kolei w tej miejscowości, w tym regionie szkoły zawodowe związane z hotelarstwem i wyjeżdżają do Niemiec. To nie jest chyba docelowy dla nas punkt usługiwać, prawda, Niemcom. No i ostatnia rzecz też, do czego te szkoły zawodowe mają nas przystosowywać? To jest też kwestia tego, że musimy zrozumieć, że świat pod względem technologicznym dość szybko się rozwija i dzisiaj szkolenie kolejnych zastępów ślusarzy niekoniecznie musi mieć sens, natomiast szkolenie kolejnych informatyków, ludzi związanych z biotechnologią, z IT, ze sztuczną inteligencją, tak jak powiedziałem, to pewnie jest... Znaczy, dzisiaj jest to temat dyskusji publicznej, to już nie jest jakiś tam temat, jak pracuję w digitalu, więc ja tę dyskusję obserwuję od wielu lat, natomiast od kilku jest to temat ewidentnie publiczny, chociażby działanie czatu OpenAI firmy GPT, więc naprawdę to szkolnictwo też musi być dostosowane do poziomu technologicznego i tego poziomu, który my chcemy osiągnąć, tak, jeżeli chcemy stworzyć powiedzmy pewien rodzaj przemysłu. Załóżmy, że chcemy stworzyć pewien rodzaj przemysłu uzbrojeniowego, który w Polsce znowu nie jest tak dobrze rozwinięty, czy właśnie nie wiem, biotechnologie, czy IT, bo to są tak naprawdę dwie najbardziej marszowe dzisiaj branże na świecie, no to też do tego trzeba wykształcić ludzi, no ale też nie na powiedzmy pracowników call center, czy przedstawicieli handlowych, bo to można zrobić naprawdę w ramach krótkiego kursu, no ale tutaj właśnie się kładnie szkolnictwo i zawodowe, bo do tego też trzeba specjalistów niższego szczebla i szkoły typu politechniki. Dziękuję. Więc tak, no ja bym miał w krótki sposób odpowiedzieć na to pytanie, to powiedziałbym, że niestety, ale cały system edukacji
nie kształtuje w odpowiedni sposób pod kątem rynku pracy uczniów czy tam studentów. Tutaj no, w zasadzie te się z kolegą w dużej mierze zgodzę, bo po pierwsze uważam, że o czym będzie zdaje się osobne pytanie, jest tutaj duża rola dla rozwoju i unowocześnienia szkolnictwa zawodowego, to po pierwsze. Po drugie, nawet na takim etapie później szkoły podstawowej czy liceum można pewnych praktycznych rzeczy te dzieci, ta młodzież nauczyć, a chociażby kwestia załatwienia spraw w urzędzie, no to jest rzecz, do której szkoła w Polsce chyba nigdy uczniów nie przygotowywała, to w dorosłym życiu potrafi czasem być twardym zderzeniem z rzeczywistością dla młodej osoby, która dopiero uczy się pewnych niuansów spraw urzędowych. Kolejna rzecz, myślę, że trochę inna forma nauczania języków obcych, no tutaj nawet słyszy się opinię native speakerów, że w polskich szkołach się kładzie nacisk na naukę gramatyki, a bardzo mamy nacisk na konwersację, to by wypadało zmienić. Kolejna rzecz, tutaj podobnie jak powiedział kolega, ja uważam, że należy dążyć do większej elitarności uniwersytetów, ale to za tym musi iść też wzrost nakładów na uniwersytety, na kadrę naukową. Tak, żeby to rzeczywiście było też prestiżowym zajęciem, takim elitarnym sensu stricte, a nie tylko elitarnym samej nazwy wyłącznie. Kolejna rzecz, no to kwestia, też uważam, że kwestia odbudowy odpowiedniego szkolnictwa będącego odpowiedzią na warunki społeczne, gospodarcze, na sytuację rynku pracy w danym regionie. No to takie właściwie najważniejsze rzeczy, które wypadałoby zmienić, aby to szkolnictwo stało się bardziej praktycznym pod kątem rynku pracy. Dziękuję bardzo. No i tu mamy pytanie dotyczące szkolnictwa zawodowego. Czy należałoby zwiększyć jego rolę? A jeśli tak, to w jaki sposób zachęcić młodzież do wyboru zawodowego lub techników? Ja bym powiedział, że nawet połowa młodzieży, która w ciągu ostatnich, nie wiem, 20, może więcej lat trafiała do liceum i potem na studia, tak naprawdę powinna trafić do techników albo zawodówek, gdyż po pierwsze, bądźmy szczerzy, jeśli studia mają być rzeczywiście takim elitarnym zwieńczeniem, już tym najwyższym stopniem rozwoju intelektualnego, edukacyjnego, no to powinni do tego etapu dojść tylko ci ludzie, którzy się do tego rzeczywiście nadają, a nie ludzie pod wpływem czy to presji społecznej, czy to jak w dawnych latach bywało, uciekając przed zasadniczą służbą wojskową, co też było częstym zjawiskiem i takim motorem napędowym wielu takich prywatnych, małych szkółek. Następnie no, należałoby trochę zmienić w ogóle sposób postrzegania szkolnictwa zawodowego, bo niestety, ale ja uważam, że w warunkach III Rzeczypospolitej szkolnictwo zawodowe, a już szczególnie te zasadnicze szkoły zawodowe były strasznie postponowane ogólnie. To jest właśnie, tutaj się mówi tyle o walce z dyskryminacją, o równości, a tak naprawdę ludzie z kształceniem zawodowym, pracujący fizycznie, no to po prostu przez tą współczesną polską kulturę zawsze byli, tak powiem, dyskryminowani, traktowani jako taki gorszy sort. I dochodziło do absurdalnych sytuacji, takich jak na przykład to, że brakuje teraz na rynku pracy w Polsce pracowników budowlanych, mechaników, czy też no tak, zawodów związanych ze specjalistycznym kształceniem średnim, jak na przykład pielęgniarek, za to szeregowej kadry korporacji call center mają pod dostatkiem i właściwie takim ludziom trudno jest się nie tylko rozwijać, ale trudno jest w ogóle teraz znaleźć jakieś godziwe miejsce pracy. Następnie ja osobiście jestem też takiego zdania, że szkolnictwo zawodowe musi też ulec pewnego rodzaju modernizacji. Właśnie też uważam, że pewne zawody związane z IT powinny być właśnie bardziej premiowane w tworzeniu profili szkół zawodowych czy techników. A powiedzmy pewne zawody fizyczne, ale tradycyjne, które już nie mają takiego przełożenia na rynek pracy, jakie miały jeszcze 50 lat temu. No nie mówię, żeby całkowicie zanikły, ale nie są potrzebne szkoły w tych branżach, a aż tak w dużej ilości. I podsumowując, tutaj należy przede wszystkim zmienić trochę mentalność ludzi, pokazać, że szkoła zawodowa czy technikum to nie jest jakieś przechowalnie dla tych, którzy się nie dostali do liceum, chociaż nie wiem, czy w dzisiejszych czasach można się do jakiegokolwiek liceum nie dostać, bo jest na to owczy pęd, większość młodzieży w tę stronę idzie, tylko że jest to po prostu inna droga rozwoju zawodowego, a w przyszłości
sukcesów w życiu i to, co powiedział kolega, że jest jedyna moda na biznesmenów, no ale prawda, chociaż może być dla ludzi wychowanych na serialach bolesna, szokująca, ale większą szansę na stworzenie jakiegoś small biznesu mają wykwalifikowani pracownicy, chociażby budowlani, czy nie wiem, czy załóżmy mechanicy, niż ludzie, którzy na przykład skończą liceum, a nie udaje im się skończyć studiów, bądź tu, którzy no skończą jakiś tam kierunek studiów na jakiejś tam małej, prywatnej uczelni. Także reasumując, trzeba zdemitologizować ten taki kult matury, studiów, to po pierwsze. Po drugie, należy dokonać unowocześnienia szkolnictwa zawodowego. Po trzecie, szkolnictwo zawodowe musi być dostosowane do, tak jak powiedziałem już wcześniej, do warunków panujących na rynku pracy w danym regionie. Dziękuję bardzo. Mi się wydaje, że państwo jako takie dysponuje określonymi narzędziami propagandowymi, kulturowymi, żeby propagować i oferować pewne rozwiązania. No to daleko nie trzeba szukać, no w II Rzeczypospolitej czy w PRL-u. Przecież mieliśmy nawet seriale, filmy pokazujące pewne ścieżki rozwoju i gloryfikujące na przykład robotników wysoce wykwalifikowanych, czy inżynierów, czy nawet mieliśmy serial Zmiennicy, tak, dalej do Trzosy. No, to były takie seriale bardzo społeczne, związane właśnie ze światem pracy, więc dzisiaj jesteśmy w stanie chyba taki serial zrobić i zrealizować. Nawet, mówiąc kolokwialnie, potem starać się go popchnąć na Netflixa, gdzie zdemitologizujemy to, że prawda, pracownik pracujący w jakiejś branży właśnie jako pracownik fizyczny czy robotnik, no to jest od razu ktoś właściwie gorszego rodzaju, tak? Bo u nas niestety tak się patrzy na takich ludzi w sposób niezwykle i bardzo wysoce klasistowski, na zasadzie takiej, że jak ktoś pracuje na budowie, no to właściwie jest gorszego rodzaju człowiekiem, no jest głupszy i gorszy, więc to na pewno jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ludzie bardzo chętnie będą wybierać, tak mi się przynajmniej wydaje, szkolnictwo zawodowe, jeżeli będą pewni zatrudnienia, to bardzo łatwo osiągnąć przez połączenie i partnerstwo szkół zawodowych, techników, szkół zawodówek, czy nawet wyższego szkolnictwa zawodowego z określonymi zakładami pracy. Czyli znowu model, który funkcjonował bardzo dobrze przez 40 lat w poprzednim ustroju, czyli technika powiązana z danym zakładem pracy. Dwa ostatnie lata nauki to nauka praktyczna, oparta na kursach i zajęciach w danym zakładzie pracy. I po zakończeniu szkoły dostawało się od razu miejsce pracy w tym samym miejscu, będąc już doświadczonym pracownikiem, mającym już te dwa lata, co najmniej dwa, no nawet jeżeli to był powiedzmy pierwszy rok taki prawda, teoretyczny, to przynajmniej rok mający doświadczenia w tym miejscu, nie muszą już tej pracy szukać. Tak? Takie elementy już funkcjonują, na przykład funkcjonują niestety w niemieckich firmach, które inwestują w Polsce, że robią właśnie przyzakładowe szkoły zawodowe o charakterze szkoły średniej czy technika. Ludzie tam mogą się uczyć i od razu dostają potem zatrudnienie w danej niemieckiej. Pytanie jest takie, czy wolimy, żeby tacy ludzie pracowali w firmie niemieckiej, czy wolimy, żeby pracowali na przykład w firmie polskiej, gdzie wcześniej prawda, ukończyli polską szkołę. Więc na pewno te dwa elementy uważam, że powinny być zachowane. Dziękuję. I zostaniemy przy kolei Grzegorzu. Czy według Ciebie w ramach edukacji młodzież powinna być przygotowywana do funkcjonowania w systemie obrony cywilnej? A jeśli tak, to w jaki sposób takie przygotowanie powinno wyglądać? Oczywiście, że powinna być. Mi się wydaje, że sytuacja na wschodzie naszego kontynentu no jednoznacznie pokazuje, że tak. No bo po pierwszym etapie wojny, a właściwie na dobrą sprawę ze strony ukraińskiej od pierwszego dnia wojny, nastąpiło umasowienie tej wojny. To znaczy, jeżeli armia ukraińska liczyła 24 lutego 180 tysięcy żołnierzy, tak cirka, to w ciągu kilkunastu następnych dni tak zwane pospolite ruszenie, tak zwana mobilizacja objęła mniej więcej 400-500 tysięcy ludzi. No ale co to oznacza? Że te 400-500 tysięcy ludzi musi posiadać elementarną umiejętność obsługi broni automatycznej, umiejętność wykonywania rozkazów, pewną jakąś elementarną sprawność fizyczną i znajomość pewnych procedur, na przykład w wypadku użycia broni chemicznej, w wypadku likwidacji szkód po nalocie, etc. Prawda? Nie wiem, w przypadku na przykład likwidacji czy pomocy osobom z terenu zalanym, tak jak widzę działania Rosjanów przeciw tej tamie na południu Ukrainy.
Więc jak najbardziej tak. To można realizować na różne sposoby. No, w PRL-u mieliśmy, że ja też miałem te zajęcia, nie wiem, czy one dalej funkcjonują, tak zwane przysposobienie obronne. Do moich czasów już było, kończyłem liceum w roku 2005, było już ono w takiej szczątkowej formie. To znaczy tak naprawdę mieliśmy podręcznik, który czytaliśmy i z niego byliśmy odpytywani. Nie mieliśmy żadnych zajęć praktycznych, poza chyba pierwszą pomocą. Natomiast to można rozwinąć, można wprowadzić zajęcia na przykład realizowane przez wojsko, przez inne służby mundurowe, no właśnie, z udzielania pierwszej pomocy, zajęcia na strzelnicy, zajęcia z zachowania się w warunkach kryzysowych. Można to nawet wręcz, jeżeli mówimy o liceum czy o szkole średniej, która trwa 4 lata, można sobie wyobrazić, że w ramach takiej szkoły przynajmniej raz czy dwa organizujemy 2-3 tygodniowe wakacyjne obozy dla młodzieży z danej szkoły, gdzie ona po prostu przez te 3 tygodnie jest skoszarowana, czy jest w jakimś miejscu zebrana i uczy się takich podstawowych elementów. To potem niezwykle pomaga, bo jak poczytamy na przykład o obronie Kijowa, no to się okazuje, że oczywiście Kijów był broniony przez wojsko regularne, ale w samym Kijowie rozdano kilkadziesiąt tysięcy sztuk broni palnej zwykłym ludziom. Ale ci ludzie musieli tą bronią umieć się posługiwać i ci ludzie w dużej mierze przyczynili się na przykład do walki z rosyjskimi dywersantami, tak, którzy byli dość masowo wyłapywani. Ale to znaczy, że w ramach tych ludzi byli wszyscy, którzy potrafią się bronią posługiwać, a przynajmniej pewna grupa ludzi, która potrafiła na poziomie drużyny czy plutonu piechoty wydawać podstawowe rozkazy. Tego trzeba tych ludzi nauczyć. Tego się nie nauczymy z gry komputerowej. Tego jesteśmy w stanie nauczyć na poziomie no właśnie tych zajęć do broni cywilnej, czy przysposobienia obronnego, czy jakkolwiek inaczej to nazwać, w szkole średniej. Przypomnę, że takie zajęcia swego czasu były dość powszechne. To znaczy ja z opowieści czy swoich rodziców, czy innych osób, które kończyły tą szkołę średnią kilka dekad temu, mówią, że takie zajęcia prowadzono. Na przykład z takiej głupiej rzeczy, zakładanie maski przeciwgazowej, tak? Przypuszczam, że jakby dzisiaj pójść do liceum, pokazać dzieciakom maskę przeciwgazową, powiedzieć, żeby założyły, no, przypuszczam, że nawet by nie wiedziało za bardzo, co to za przyrząd, do czego służy. Za czasów naszych rodziców było to dużo bardziej powszechne, tak samo umiejętność udzielenia jakiejś pierwszej pomocy medycznej, etc. Więc myślę, że to są sposoby do realizacji tego. Dziękuję. Tak, jest to bardzo ważne pytanie. Ja powiedziałbym nie tylko obrony cywilnej, ale to jak tutaj kolega opowiadał, pewnego rodzaju służby wojskowej w razie zagrożenia wojną bądź już trwającej wojny. Więc po pierwsze też uważam, że no, obecnie przysposobienie obronne jest takie jakby taką nieudaną protezą dawnego przysposobienia wojskowego. Oczywiście w przystosowaniu do obecnych warunków realiów wojny wojskowości należy wprowadzić rozszerzony kurs przysposobienia wojskowego, ale tutaj w odniesieniu do sytuacji, do standardów nowoczesnych. Natomiast no, oczywiście uważam, że w ramach tego kursu powinno być przede wszystkim począwszy, i to uważam od mniej więcej 7 klasy podstawówki 13 roku życia do zakończenia procesu edukacji powinien być realizowany ten proces przysposobienia wojskowego poprzez po pierwsze zajęcia na strzelnicy, więc naukę obsługi broni palnej, no tutaj również tej automatycznej, tak jak kolega o tym mówił. Następnie rozbudowany kurs pierwszej pomocy, coś pod kątem ratownictwa pola walki. Na pewno nauka słuchania rozkazów, dyscyplin, co też by się przydało takim nastolatkom w innych dziedzinach życia, taka prawda jest. Następnie przekazanie wiedzy o ewentualnych zachowaniach sytuacji skażenia bronią biologiczną, chemiczną. Jak również jeśli chodzi o to, aby to rzeczywiście takie przysposobienie wojskowe było skuteczne, by było komu to realizować. No moje zdanie jest takie, że do nauki tego przedmiotu powinni być zatrudniani emerytowani żołnierze, najlepiej emerytowani oficerowie. To również byłaby możliwość zaktywizowania zawodowego ludzi, którzy często mają 40, kilka, 50 lat, są ludźmi w pełni sprawności fizycznej, w pełni oczywiście sprawności intelektualnej, a no, trochę się oni marnują, opuszczając armię. Należy pamiętać także o tym, że w pewnym sensie należałoby to w ogóle wkomponować w proces edukacji szkolnej. Zastanawiam się, czy by to było możliwe, bo gdyby realne było wprowadzenie czegoś takiego, jak na przykład w ramach WF-u realizacja jakiejś określonej ilości godzin na
na naukę chociaż podstaw sportu walki, co jednak też by w pewnym sensie nauczyło młodych ludzi po pierwsze hartu psychiki, po drugie działania pod wpływem stresu, pod wpływem bólu. Jest to coś, co w mainstreamie w ogóle nie było brane nigdy pod uwagę, natomiast z tego, co się orientuje w pewnych krajach, pewne takie elementy wprowadzane do procesu edukacyjnego. No i należy pamiętać o tym, że w takiej sytuacji, kiedy w dużej mierze ciężar obrony cywilnej i budowy rezerwy wojska przesunięty jest na ludzi będących cywilami na co dzień, no to też widzę tutaj duże pole do popisu właśnie dla wojsk o obrony terytorialnej. Myślę tutaj, że jakieś cykliczne ćwiczenia, manewry z udziałem tej formacji, jak też powiedzmy, nazwijmy to uczniów w trakcie szkolenia wojskowego byłoby dobrą rzeczą. Myślę jeszcze nad jedną rzeczą. Mianowicie nad rozbudową średnich szkół wojskowych, tak aby proces wykształcenia żołnierza zawodowego nie zaczynał się w wieku 19 lat, a powiedzmy w wieku 15. Tutaj taki ciekawy wzorzec widziałbym w szkołach kadetów, które funkcjonowały w dawnych epokach. To nawet nie mówię tutaj o jakichś czasach napoleońskich we Francji, ale chociażby latach II Rzeczpospolitej. I co najważniejsze, jeśli rzeczywiście idziemy w stronę proobronności, militaryzacji, to musi też się tak samo jak w przypadku szkolnictwa zawodowego zmienić mentalność i żołnierz, wojownik ma to być szanowana, prestiżowa kasta społeczna, a nie powiedzmy coś, co jest przez kulturę masową, przez mainstream wypychane właściwie na margines świadomości społecznej. Tym się różnią społeczeństwa tradycyjne od kapitalistycznych, że no, w tradycyjnych społeczeństwach, czy to były katolickie, europejskie, czy jakieś pogańskie, czy orientalne, zawsze kasta zawodowych żołnierzy była jedną z dwóch najwyższych, a kupcy, jacyś tam bankierzy, czyli dzisiejsi biznesmeni byli jakby nawet jeśli bogaci od nich, to byli społecznie pod względem hierarchii prestiżu społecznego pod nimi i w pewnym sensie musimy w tą stronę też iść, tak żeby na przykład kultura masowa przedstawiała zarówno zawodowego żołnierza, jak też człowieka rozwijającego się na potrzeby rezerw wojska jako coś szczególnie godnego pochwały, szacunku, no i coś do czego młodzi chłopcy będą chcieli dążyć. Dziękuję. To w takim razie, Adam, jak oceniasz postulat wprowadzenia do szkół przedmiotów, które przez ogół społeczeństwa uważane są za niepraktyczne? Na przykład łacina, filozofia i podobne. No tu powiem brutalnie, że 90% przedmiotów szkolnych i tego, co się w szkole w ogóle naucza, jest niepraktyczne w dzisiejszym świecie. No, więc pytanie, czy chcemy tylko nauczenia jakichś prostych czynności po to, żeby ktoś mógł swoją pracę wykonywać, czy chodzi o jakiś szerszy rozwój dzieci, młodzieży. Ja uważam, że takie przedmioty, jak tam były wymienione, czyli na przykład łacina, filozofia, na pewno bardziej wpłyną stymulująco na rozwój intelektualny i taki holistyczny rozwój młodych ludzi niż na przykład nauka historii i ideologii gender, bądź też historia mniejszości narodowych, co niestety jest takie przedmioty może nawet nie jako oddzielne bloki, ale powiedzmy jako jakieś elementy są przemycane w polskich szkołach. Ja ogólnie uważam, to jak tam mówiłem o Kolo Kagati, że nauka filozofii czy łaciny będącej językiem kultury właściwie całego Zachodu może nie powinny być jakimś szczególnie przedmiotami, na które się kładzie nacisk, ale powinny być przedmiotami w takim procesie kształcenia ogólnego na pewno. Dziękuję. Także ogólne nauczanie łaciny, że to zależy od przedmiotu, ale ogólne nauczanie takich przedmiotów jak łacina i filozofia nie wydaje mi się specjalnie sensowne. Musimy jednak też łączyć to nauczanie z pewnymi praktycznymi konsekwencjami i też pewnym podejściem młodzieży. Jak możemy zapytać brutalnie, kto dzisiaj w szkole będzie chciał się uczyć łaciny. Raczej bym poszedł w kierunku uczenia o łacinie, czyli przekazania dzieciakom wiedzy, że istnieje pewna spuścizna, która nas kształtuje, która wpływa na to, kim jesteśmy. Jedną z części tej spuścizny jest na przykład łacina, można pokazać wtedy określone konstrukcje, określone sentencje, natomiast sama nauka łaciny per se wydaje mi się trochę bezsensowna i wydaje mi się
ciężka z jednego powodu. Nie wiem, na ile bylibyśmy w stanie zapewnić odpowiednią ilość nauczycieli. Natomiast jestem skłonny jak najbardziej uważać, że taka nauka ma sens w wypadku pewnych liceów czy szkół profilowanych. To znaczy, jeżeli mielibyśmy liceum profilowane, czy liceum o profilu na przykład właśnie humanistyczno-klasycznym, no to tak wydaje mi się, że przynajmniej dwuletni kurs łaciny, no może i greki też, no byłby obowiązkowy. No ale tak zakładam, że osoba kończąca takie liceum idzie wtedy studiować historię, filologię klasyczną czy polonistykę, tak? A nie idzie studiować cokolwiek innego, albo idzie zaraz potem pracować, prawda, na Kasie Biedronce. No bo mówiąc kolokwialnie, takie coś jest już bardzo ścisłym ukierunkowaniem w danym kierunku. Natomiast co do filozofii, na pewno szkolnictwo jako takie powinno być przeciągnięte określoną filozofią, filozofią wspólnotową, filozofią narodową. I na pewno o filozofii powinniśmy mówić, o tym, że mamy spuściznę filozofii greckiej, że mamy spuściznę filozofów chrześcijańskich, tak, za chwilę, etc. Mamy swoje polskie szkoły filozofii. Tutaj naprawdę w ramach warunków, czy w ramach takiego nauczania wydaje mi się, że spokojnie możemy mówić o Mozdorfie czy o Stachniuku. Bo to są naprawdę wybitne osoby, które dużo włożyły do filozofii dwudziestowiecznej, nie tylko do ideologii, ale to właśnie sensu stricte do filozofii. Natomiast ogólne nauczanie poszczególnych szkół filozofii czy nauki gramatyki łacińskiej, ja mówię to jako osoba, która dwa lata się uczyła na studiach łaciny, no nie wydaje mi się to właściwe. Raczej, tak jak powiedziałem, nauka o tym, że jest dany element, że on ma bardzo duże, kluczowe znaczenie, bo w przypadku polskiego języka bodajże 60% słownictwa to jest słownictwo łacińskie, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast nauka tych przedmiotów bardzo na wysokim poziomie w tej wyselekcjonowanej grupie liceów i szkół profilowanych. Dziękuję. A jakie według Ciebie zmiany należałoby wprowadzić w nauczaniu przedmiotów takich jak historia i wiedza o społeczeństwie? No przede wszystkim trzeba zastopować wszelkie myślenie, wszelkie nauczanie oparte o lewicowy rewizjonizm i dydaktykę wstydu. Musimy przestać uczyć dzieciaki, że Polska kolonizowała Ukrainę w XVII wieku, że Polska mordowała Żydów w czasie wojny, że Polska gnębiła mniejszości narodowe, etc., etc. A niestety w coraz mocniejszym stopniu. Także ze względu na np. rynek wydawniczy, wystarczy popatrzeć, jakie książki się najlepiej sprzedają. W takim kierunku niestety idziemy. Obecnie na przykład mamy taki bardzo modny kierunek historiografii, właściwie biorąc pod uwagę opinię fachowców pseudohistoriografii dotyczącej klasy chłopskiej. Tak? Niestety te kolejne książki okazują się kompletnymi gniotami, które mają konkretne, jakby biorąc też pod uwagę autorów, uwarunkowania ideologiczne. Nauka historii zdecydowanie powinna być nauką historii naszej, polskiej, europejskiej. Oczywiście z pewną świadomością tego, że ta Europa, Polska jest częścią świata. Natomiast zdecydowanie musimy iść w kierunku nauczania przede wszystkim o naszej części historii. I przede wszystkim musimy nauczyć ludzi być dumnymi ze swojego dziedzictwa. Oczywiście są rzeczy, które Europejczycy czy Polacy strzelili, to nieraz strzelili wysoce. Należy o tym mówić, bo jako ludzie, którzy mają kilka tysięcy lat tożsamości za sobą, mamy jak najbardziej prawo i możliwość mówienia o swoich błędach. Ale nie możemy ciągle przepraszać za kolonializm, nie możemy ciągle przepraszać za jakieś mniej lub bardziej urojone winy białego człowieka, białego heteroseksualnego mężczyzny. Już tam już nie chcę wspominać o takiej oczywistości, że wszelkie nauczanie gender studies, historii, prawda, właśnie mniejszości seksualnych, narodowych na zasadzie, albo ta zła Polska, to prawda, gnębiła tych. To jest dla mnie też dość oczywiste. Zdecydowanie trzeba uczyć ludzi nie tylko jakby tej historii polskiej, ale historii polskiej najnowszej, ponieważ nieświadomość historii najnowszej, przy czym tą historię najnowszą rozumiem przynajmniej jak po 1918, powoduje, że ludzie tak naprawdę nie są świadomi zachodzących procesów politycznych. Bo ciężko zrozumieć polską politykę w III RP, w 89, jeżeli nie znamy historii PRL-u. No, ale żeby zrozumieć historię PRL-u, to wypadałoby cokolwiek wiedzieć o historii II wojny światowej, historii II RP. Na przykład wiedzieć, skąd się wzięła partia komunistyczna, skąd się wzięła opozycja, skąd się wzięły poszczególne stronnictwa, jaka była faktycznie, nie wiem, ideologia endecji,
sanacji, nie wiem, narodowych radykałów. I czym się na przykład różniła właśnie od tychże komunistów. Natomiast co do wychowania, co do wiedzy o społeczeństwie, czyli takiego dość specyficznego przedmiotu, to musi być przedmiot, który musi być warunkowany poczuciem tożsamości narodowej i wspólnoty społecznej. To znaczy, samo przekazanie tego, że konstytucja mówi to i to na ten temat, a ideologię dzielimy na takie czy inne, właściwie niewiele człowiekowi mówi, bo to jest wiedza, którą można dzisiaj z Wikipedii. I to pewnie na wyższym poziomie, niejednokrotnie niż wiele podręczników pozyskać. Natomiast wiedza o społeczeństwie musi uwarunkować pewnego człowieka do życia we wspólnocie. Tak jak powiedziałem, nie jesteśmy atomami, jesteśmy ludźmi, czy nie powinniśmy być atomami, powinniśmy być ludźmi funkcjonującymi w pewnym kolektywie, kolektywie narodowym, który współpracuje, ma pewne wspólne cele, jest w stanie pomagać słabszym, jest w stanie się rozwijać, jest w stanie szanować pewne tradycje. Dlatego to nauczanie WOS-u powinno dążyć, bo samo takie przekazanie określonej ilości formułek z dziedziny nauk politycznych, to wydaje mi się tak naprawdę niewiele człowiekowi mówi w tej postaci obecnej, jest właściwie do zlikwidowania, no bo pewne rzeczy to naprawdę są do nauczenia z Wikipedii, czy nawet z popularnych mediów, natomiast dopiero ta nadkładka wspólnotowa jest w stanie faktycznie tego człowieka wychować i przekazać mu pewną pożądaną przez nas jako nacjonalistów świadomość. Dziękuję. Zaczynając od historii, ja tutaj uważam, że powinno się położyć większy nacisk na naukę o historii i kulturze Polski i Europy, a mniejszy niż na przykład na odcinku starożytności, mniejszy nacisk na jednak naukę o Bliskim Wschodzie, bo z tego co pamiętam, no, w polskich szkołach istnieje przesycenie takimi tematami, jak na przykład kwestia cywilizacji Sumerów bądź państwa jakiegoś tam we wczesnej starożytności na Bliskim Wschodzie, co no też pochłania te godziny lekcyjne w gimnazjach, jeszcze kiedy istniały, teraz to pewnie jest jakieś 7 albo 8 klasa, a zawsze brakowało czasu na naukę, szczególnie historii XX wieku, tych najbardziej no i bolesnych i kontrowersyjnych i ważnych dla Polaków zagadnień. Myślę, to jak tutaj mówił kolega, pewne kwestie należy też doprecyzować, przedstawić, bo wykrzywiona wizja i II wojny światowej i komunizmu teraz bardziej jest widoczna. Jeszcze to pokolenie, które pamiętało komunizm, ten najbardziej czerwony zbrodniczy komunizm, no już powoli odchodzi i na przykład w Europie Zachodniej pokazuje się komunizm w sposób no, zdecydowanie wybielany, łagodzony. Następnie należy też, podobnie jak kolega powiedział, zerwać z taką pedagogiką wstydu pokazywaniem w ogóle Polski czy innych krajów europejskich jako takich, które mają kogoś przepraszać i jako taką uproszczoną wizję dziejów, gdzie kolonializm jest pokazany jednoznacznie negatywnie, gdzie wszystkie właściwie cywilizacje pozaeuropejskie są pokazywane jako coś dobrego i pokojowego, bo to niestety jest po prostu przedłużenie poprawności politycznej na grunt nauczania historii w szkołach. Co do WOS-u, takie zastanawiam się na przykład, wiadomo, że oczywiście tutaj musi być nauka podstaw wspólnotowych i propaństwowych, natomiast czy na przykład by to nie było dobrym miejscem do takiego jakby blokowego nauczania elementów filozofii, być może jakichś historii, bo to wiadomo, no ile historia z antyku średniowiecza no wpisuje się w historię, ale na przykład jakieś niuansa kulturoznawcze myślę, że będą dobrym odniesieniem na lekcje WOS-u na przykład, a na pewno lepszym niż, jak kolega mówił, żmudne jakieś nauczanie o konstytucji czy o teoretycznych uprawnieniach prezydenta Stanów na przykład tego czy innego. No to jest, ja z tego co pamiętam, to w ogóle WOS w polskiej szkole to jest taka jakby synteza elementów dotyczących takiej no, współczesnej socjologii i kształtowania i funkcjonowania państwa demoliberalnego, a to jest bardzo zawężony horyzont, więc powiedziałbym, że WOS to powinno być w dużym uproszczeniu nauka postaw pronarodowych, propaństwowych, proobywatelskich, ale też nauka tożsamości, jak gdyby naszej polskiej i tej prawdziwie europejskiej w innym rozumieniu niż to tęczowo, różowo-czerwoni chcieli widzieć i widzą. Dziękuję bardzo. Okej, przed nami ostatnie pytanie, zacznijmy od kolegi Adama. Jakie warunki, oprócz ukończenia odpowiednich studiów oczywiście, musiałby spełniać kandydat na nauczyciela?
Czy czynnikiem decydującym mogą mieć tu poglądy? Na przykład, czy do pracy z młodzieżą można dopuścić osobę, która na lekcjach wiedzy o społeczeństwie promowałaby liberalną demokrację? I czy należy zwiększyć atrakcyjność i prestiż zawodu nauczyciela? Tak. Tak, to w jaki sposób? To może zacznę od końca, od końcowego pytania. Tak jak powiedziałem wcześniej, należy zwiększyć atrakcyjność i prestiż zawodu nauczyciela przede wszystkim poprzez wzrost nakładów na edukację, poprzez duże podwyżki dla nauczycieli, szczególnie z premiowaniem tych nauczycieli, którzy w trakcie swojej kariery rozwijają się, którzy chcą sami tworzyć autorskie programy nauczania. O ile jestem za podstawą programową, to na pewno nauczycieli kreatywnych, twórczych należy nagradzać, a nie przycinać ich do równego poziomu mułu. Następnie jeśli chodzi o te kwestie, które były w pierwszej części pytania poruszone, no niestety, ale żyjemy w takiej, a nie innej rzeczywistości. Większość ludzi, jak też więc też nauczycieli, ma poglądy demoliberalne, więc to jest nie do uniknięcia. Natomiast ja uważam, że program nauczania WOS-u czy historii powinien być wolny od takiej agitki politycznej, czy liberalnej, czy lewicowej, czy neokonserwatywno-pisowskiej. Po prostu nauczyciel nie powinien uczyć określonych poglądów politycznych, tylko nauczyć po pierwsze uczniów samodzielnego myślenia i określonych postaw. Postawa to nie jest to samo co poglądy, bo postawa propaństwowa, to ja powiedziałem, proobywatelska, nie wymaga tego, żeby być na przykład czy nacjonalistą, czy piłsudczykiem, czy ludowcem. To właściwie w dużym uproszczeniu każda z takich wielkich szkół politycznych przedwojennych, w sensie mówię tutaj o obozach politycznych z wyłączeniem całkowitym komunistów oczywiście, jest czymś, co może być obecne w tym takim dyskusji humanistycznej, nazwijmy to w dziedzinie na przykład objętej wiedzą o społeczeństwie. No i na pewno należy pamiętać o tym, że wymagania. Jeśli chodzi o wymagania, to poza określonym profilem studiów, określonym tytułem po ukończeniu studiów, aby być dobrym nauczycielem, należy po prostu mieć takie, a nie inne cechy psychiczne, więc nauczyciel powinien być przede wszystkim mentorem dla swoich uczniów. Powinno się dążyć do takiej tradycyjnej właśnie relacji mistrz-uczeń. Nauczyciel, który jest pasjonatem swojego przedmiotu, na pewno lepiej będzie potrafił zainteresować swoim przedmiotem dzieci czy młodzieży, niż ktoś, kto po prostu wykonuje to na zasadzie tego, że innej pracy nie mógł znaleźć. No i wreszcie, tutaj zawsze się mówiło dużo o trudnej młodzieży, o jakimś kryzysie wychowawczym, kryzysie tożsamości. No i ja osobiście uważam, że w klasach czy szkołach o profilu właśnie zajmującej się taką trudną młodzieżą, to jest nauczyciel mężczyzna o bardzo silnej, przywódczej psychice będzie osobą, która będzie w stanie pomóc wielu zagubionym nastolatkom naprostować się i jakoś wrócić na dobrą drogę. I najlepszym, że tak powiem, kandydatem, tak powiedziałem wcześniej już, na wykonanie tego typu najtrudniejszego odcinka pracy nauczyciela będą właśnie według mnie emerytowani żołnierze, którzy będą umieli swoim uczniom prowadzić elementy takiej dyscypliny quasi wojskowej nawet. Dziękuję bardzo. W jaki sposób życzy nauczyciel może być warunkowany poglądami i jak doprowadzić do wyższego poziomu nauczania? To przede wszystkim kwestia szkolenia i nauczania samych nauczycieli, tak? Czyli powinniśmy dążyć do modelu podwyższenia i finansowego, i społecznego, i pewnego prestiżu samego zawodu nauczycielskiego, ale też wymagań. To znaczy nauczyciel musi rzeczywiście posiadać świetną wiedzę merytoryczną, ale nawiązując do tego pytania, poglądy, jak najbardziej musi też przejawiać przynajmniej elementarną pewną postawę obywatelską i propaństwową. Ja jestem w stanie dopuścić do tego, czy dopuścić taką myśl, że zwłaszcza w obecnych warunkach nauczyciele o poglądach lewicowo-liberalnych byliby dalej nauczycielami, uczyliby, bo pewnie nie da się tak dużej grupy nauczycieli po prostu, nie wiem, przenieść gdzieś indziej lub na emeryturę. Natomiast wydaje mi się, że powinni po prostu wtedy zobowiązać się do tego, że nie będą pewnych antyspołecznych, antynaukowych poglądów propagowali. No bo wydaje mi się, że nauczyciel biologii, który opowiada o tym, że płeć można sobie wybrać,
albo nauczyciel historii, który, prawda, rozwodzi się nad zbrodniami Polaków w ramach Holokaustu, no, nie jest dobrym nauczycielem, to jest takie że antynaukowe, tak. Tak samo pewne postawy, nauczyciel, który przykładowo, taki przykład będzie, przyszedł mi od razu do głowy, nauczyciel, który namawiałby do niebrania udziału w referendum, a przecież w szkołach uczą się już osoby, bo liceum tam jest chyba do 19 lat, skończył się zazwyczaj mając 18 lat, tak już ukończone, że nie, tak miałem. Więc to już jest wtedy czynne, to już można głosować i brać udział w referendach. Więc nauczyciel, który by brał udział w takiej agitce, że nie należy brać udziału w referendum, no wydaje mi się, że nie powinien być nauczycielem. Bo to jest całkowicie postawa ucząca pewnego wykluczenia i pewnego wrogiego stosunku już nie do określonej partii, bo to każdy sobie może o PiS-ie czy dowolnej innej partii sądzić, co to mu się podoba, ale do samego udziału w pewnym procesie decyzyjnym. Przecież w tym referendum można było zagłosować na tak. W teorii. Natomiast no, nauczyciel, który w ten sposób to robił, nie, nauczyciel zapraszający uczniów na parady równości. Nauczyciel, przykładowo kwestia białoruska, tak, czy granicy białoruskiej, nauczyciel, który nawoływałby do całkowitego otwarcia granicy z Białorusią, tam, tych wszystkich sprowadzanych przez Łukaszenkę imigrantów. No, taki przykład, bo tutaj wymienił jest tysiąc, więc nie ma sensu tego kontynuować. No, merytorium jest takie, że nauczyciel, który propaguje tego typu postawy, nie powinien być nauczycielem, bo on może znać doskonale swój przedmiot, ale jego działalność na tym polu właśnie jawnie obywatelsko-państwowym jest dużo bardziej szkodliwa niż ewentualny pożytek z jego nauczania, powiedzmy, merytorycznego. I jeśli chodzi o to podwyższenie, państwo przede wszystkim powinno zacząć myśleć o nauczycielu jako zawodzie, do którego się aspiruje. Nie, który się wybrało przypadkiem, do którego się wpadło, który się wybrało jako opcję tymczasową i już się zostało, tylko, co też niestety trochę ułatwia obecna karta nauczyciela, ale jako zawodzie, który wymaga też pewnego samorozwoju. No bo jeżeli mamy nauczyciela, który wykłada nauki ścisłe, no to te nauki ścisłe się rozwijają i nasza wiedza o świecie, fizyka, chemia rozwija się na tyle szybko. Zresztą historia też, no przecież historiografia cały czas się rozwija i ustalamy nowe rzeczy. Więc taki nauczyciel powinien też mieć obowiązek samorozwoju, czy w ramach jakichś kursów, kupowania, zresztą państwo nawet powinno mu to współfinansować, kupowania określonych podręczników, nie wiem, kursów doskonalających, studiów, bo takich dodatkowych, jedno lub dwuletnich. I to powinno być w jakiś sposób wręcz może wymagane, na przykład, że raz na jakiś określony okres czasu nauczyciel powinien się wykazać, że w ramach samodoskonalenia zrobił to. I to, no bo dzisiaj właściwie takiego wymogu nie ma. Dziękuję. Dziękuję. Z mojej strony to już było ostatnie pytanie. Czy ktoś z publiczności ma pytanie do prelegentów? Ja mam dwa pytania. Pierwsze, jeżeli panowie mówili o celach edukacji, jeżeli akcentujemy edukację techniczną, edukację w szkołach zawodowych i pan czegoś powiedział słusznie, że Niemcy przychodzą tutaj z firmami, na przykład Bosch, Bosch, Mercedes, Volkswagen i budują szkoły, powiedzmy, naprzeciwko różnych fabryk. No to jakaś powiedzmy droga dla Polski, która na przykład na przestrzeni międzynarodowej, na przykład Czechy, którzy mają Skodę, Rumunii mają Dacia, a Białoruś mają Maza, to Polska wpada powiedzmy całkiem moim zdaniem średnio, jeżeli nie ma powiedzmy firm, które powiedzmy w Polsce wystawiały takie szkoły przegraniczne, jaka jest według państwa droga dla Polski, aby jakieś rozwiązanie, żeby konkurować z takimi narodowymi firmami państw na nie polskich, żeby Polska powiedzmy była gotowa walczyć z nimi na rynku międzynarodowym. Drugie, jeżeli chodzi o edukację przedmiotów takich, jak WOS, filozofia, jak odpłaszcza pod względem filozoficznym i jeżeli powiedzmy spojrzymy na arenę europejską, no to tutaj mamy Moskiego, Zorfa, Kodrano. To jest takie powiedzmy zapięcie w XX wieku. Jak powiedzmy Polska ma konkurować z filozofami, znaczy z krajem, to mamy filozofów 15, 14, 16 wiecznych i kogo między panowie polecili, żeby promować z rynku polskiego na arenie międzynarodowej. Kto
Kto odpowie na pierwsze? To mogę ja pierwszy do tego odnieść, więc jeśli chodzi o pierwszą część pytania, no to no, prawdą jest niestety, że Polska nie ma jakiejś narodowej marki, czy nawet wywodzącej się z Polski marki motoryzacyjnej. Natomiast no, nie jest też tak, że Polska nie ma żadnego przemysłu, bo pewne zakłady, czy to przemysłowe, czy jakieś współczesne, działające nowoczesne przedsiębiorstwa usługowe, dość duże, istnieją i no, część jest na szczęście jeszcze w polskich rękach, więc nie ma problemu, żeby przy takich właśnie firmach, które działają w Polsce, które są w polskich rękach i które są perspektywiczne, powstawały jakieś szkoły branżowe, przyzakładowe. I tak jak mówiliśmy, bo to też nie chodzi tylko o to, żeby wykształcić mechaników w szkołach przyzakładowych, bo na przykład mówimy o IT, no firm IT jest w Polsce dużo naprawdę. Tutaj muszę powiedzieć, nawet Hiszpanie, czy Portugalczycy specjalnie przyjeżdżają do Polski pracować. Co prawda w niepolskich korporacjach, ale w Polsce pracują. Więc być może, nie wiem, na przykład nowoczesne zawody z tą branżą związane byłyby czymś, co można byłoby ogniskować wokół takich szkół branżowych, przyzakładowych. Druga sprawa, no my tutaj mówiliśmy trochę o militaryzacji. No, Polska ma trochę jeszcze na szczęście przemysłu zbrojeniowego. Być może tam przyzakładowe szkoły jakieś, właśnie też profiliki mechaniczne, czy jakimś, no, trudnym to specjalistycznie nazwać, ale byłyby czymś dobrym, jakimś krokiem w dobrą stronę. Natomiast co do drugiej, no i oczywiście to nie ulega wątpliwości, że w ogóle budowanie jakichś narodowych marek i koniec faworyzowania kapitału zagranicznego jest krokiem tutaj niezbędnym do tego, żeby coś się mogło zmienić na lepsze. Natomiast co do drugiego pytania, jest to o tyle skomplikowane, że filozofia nie jest nauką ścisłą i tak naprawdę nawet w jednej ekipie każdy może mieć trochę inne poglądy, trochę innych filozofów jako swoich, że tak powiem, no jako swoje inspiracje intelektualne szukać, więc co możemy jako taką polską filozofię, no to też może być bardzo kontrowersyjne, ale jeśli mamy wyjść poza XX wiek do czasów nowożytności, no to nie mówię, że bezkrytycznie i do tego podchodzić i kopiować, ale nurt w ogóle kulturowy, który istniał tylko w Rzeczypospolitej w nowożytności, a nigdzie indziej więcej, no to był sarmatyzm ogólnie. Oczywiście nie mówię tutaj, żeby naśladować podejście szlachty sarmackiej do chłopów i chcieć pozbawić praw politycznych prawie 100% ludzi w Polsce, bo to byłoby wariactwo jakieś, czy na przykład, żeby nepotyzm, brak poszanowania dla prawa, dla władzy centralnej jakoś podnosić jako coś dobrego, ale chociażby budowanie tożsamości polskiej jako nie takiego klienta, który wisi na klamce Zachodu, ale jako odrębny podmiot kulturowy, jako cywilizacja, filozofia sarmacka, czyli wschodnia odmiana cywilizacji łacińskiej. Mi się wydaje, że czymś filozoficznie bardzo ciekawym. Następnie, no to jest akurat XX-wieczny przykład, ale wciąż uważam, że zapomniany i niedoceniony Feliks Koneczny, jego teoria cywilizacji, która szczególnie w sytuacji no wojny cywilizacyjnej w Europie coraz większej ma jednak jakieś znaczenie. Następnie ciekawa postać, prawie w ogóle nieznana. Z tego co wiem, to nie czy w XIX wieku tworzyła, nie w XX, no to na przykład Gumplowicz, no tutaj człowiek, który przez niektórych jest całkowicie przeklęty i zapomniany. To taka prawda, że większość go w ogóle nie kojarzy, kto to w ogóle był. No, w dużym uproszczeniu naukowiec, też teoretyk cywilizacji, który stworzył tak zwaną teorię przemocy i podboju ogólnie. On po prostu twierdził, że państwa pochodzą nie tak jakby liberałowie, czyli z umowy społecznej, czyli jak konserwatyści, tacy klasyczni, że władza pochodzi od Boga, tylko że po prostu silniejsze szczepy plemiona podbijały, podporządkowywały słabsze, no i to miało właśnie miejsce w przypadku państwa Poland. To akurat niezależnie od tego, jakie to ma poglądy, ale no takie są fakty, że Polskę wbrew też takiej trochę naszej narodowej martyrologicznej mitologii nie założyli pokojowi rolnicy, tylko bardzo agresywnie nastawieni wojownicy i handlarze niewolników. No to się podoba czy nie, ale Polska w czasach, kiedy powstawało pierwsze księstwo jeszcze Polan, kiedy jeszcze nie była krajem chrystianizowanym, bądź też w pierwszych dekadach chrystianizacji była takim krajem stworzonym przez kastę wojowników, co też już podkreślałem, że w jakiejś tam filozofii, w jakiejś tworzeniu kultury należy jednak na tą dużą rolę w ogóle kasty wojownika, kasty wojskowej zwracać uwagę. No i myślę, że każdy też człowiek, który widzi
Polskę nie jako taki wolny, jako taką wolną wyspę, ale jako kraj osadzony w cywilizacji łacińskiej, w kulturze europejskiej, będzie się interesował nie tylko polskimi filozofami, ale tymi filozofami, których pisma leżały u takich postaw intelektualnych cywilizacji łacińskiej, a więc no, wspomniani głównie Arystoteles, święty Tomasz z Akwinu, no, ale też na przykład pewne elementy Platona czy świętego Augustyna, chociaż ja nie ukrywam, że dla mnie z filozofii to najbliższy jest Arystoteles i święty Tomasz z Akwinu. Kontrowersyjne też bardzo, ale no, ciekawą postacią w filozofii europejskiej oczywiście, bo nie polskiej, wydaje mi się Fryderyk Nietzsche i no, no, to jest temat też niebezpieczny. Nie mówię, że bezkrytycznie też go aprobuję, ale na przykład dążenie do tej woli mocy, do woli czynu, to jest coś, co powinno prowadzić w życiu nacjonalistów. Tutaj właściwie o tym, który filozof jest myśliciel wartościowy, to moglibyśmy całymi tygodniami dyskutować, także oddaję głos koledze. Ja też mogę powiedzieć, tak? Do pierwszego to mam, że to właśnie podstawą myślenia tego typu, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, jest zrozumienie, że to jest, po pierwsze, system nauczeń połączonych. Czyli nie możemy edukacji oderwać na przykład od gospodarki w tym wypadku. Po drugie, musimy myśleć długofalowo, po prostu musimy tworzyć własne marki. Ja wiem, że tego się nie zrobi ani w rok, ani w dwa, ale jeżeli chcemy mieć równowagę dla tej Skody, dla Volkswagena, Mercedesa, to musimy te rzeczy wytworzyć. Mieliśmy swoje czasy FSO, które miało mniejsze lub większe sukcesy. Przedwojenny polski rynek samochodowy, jakkolwiek w pewnym stopniu ograniczany, też miał pewne całkiem realne osiągnięcia. Zresztą, jeżeli popatrzymy na rynek motoryzacyjny w kontekście wojskowym, przedwojennym, bardzo dużo osiągnięcia. Więc tyle mogę dodać. Natomiast jeśli chodzi o filozofię, bo ja zrozumiałem, że jest jakiś taki kolega przedstawił takie przeciwstawienie filozofii tej 14-15-wieczna i wersji 20-wieczna. Znaczy, powiedzmy, że Niemcy zaczynają się wpływać na przykład Hegla, potem mają wcześniej Kanta, potem mają wcześniej. Ja rozumiem. A Polacy się na przykład zaczynają tutaj, jak mamy dopiero 19 wieku. Nie widzę żadnego powodu, żeby Polacy jako Europejczycy nie odwoływali się do Arystotelesa czy Platona. Bo to jest dziedzictwo całego kontynentu. Natomiast z drugiej strony to byli ludzie piszący 2,5 tysiące lat temu, prawda? Więc pytanie, czy jeżeli chcemy, aby filozofia miała, ja bym chciał na przykład, żeby filozofia miała bardzo konkretne, praktyczne przełożenie, bo nie ukrywam, w polityce jestem praktykiem, no to uważam, że Mosdorf czy Stachniuk będą dużo bliższy, jak tworzyli 100 lat temu. Liczne problemy, z jakimi spotykali się, czy pan Sparczyński, prawda? Liczne problemy, z którymi się spotykali, to są problemy, z którymi my się spotykamy i te same wyzwania, nawet ci sami wrogowie, to są ci sami wrogowie, o których pisał Mosdorf, tak? Wystarczy przeczytać jego sztandarowe dzieło. Tam też są czerwoni, tam też są liberałowie, tam też są Niemcy, tam też jest Rosja. Właściwie możemy powiedzieć, że nic się nie zmieniło. Więc tak naprawdę pod względem praktycznym ci dwudziestowieczni filozofowie, tutaj można powiedzieć, tak jak powiedział kolega, naprawdę z każdego obozu politycznego, sanacji, obozu narodowo-radykalnego, czy w rozumieniu środowiska narodowo-radykalnego, tak? Przecież narodowi radykowie w postaci sanacji też mieli bardzo poważną spuściznę intelektualną po stronie ludowców, ale po stronie niektórych socjalistów. Można naprawdę wyciągnąć tutaj bardzo dużo i to będzie bardzo praktyczne. Więc ja nie widzę tutaj powodu, żeby z jednej strony nie czerpać z tej europejskiej, bo to też jest część naszej naszej spuścizny, a z drugiej strony jak najbardziej patrzeć na to, co tworzyliśmy w XX wieku, to jest jak najbardziej praktyczne. No, nie bez powodu Stachniuk pisał w Spaku Służej, którą my widzimy też dzisiaj w postaci, prawda, całkowitego zaprzeczenia ludzkiej tożsamości. Dziękuję. To jest ogólnie, ja dobrałem z dyskusji taką dosyć retorykę mocno pronauczycielską, z którą nie do końca się zgadzam, ponieważ ja sądzę, iż zawód nauczyciela powinien być bardziej elitarny i to nie powinno polegać na takiej zasadzie, że iż my płacimy więcej nauczycielom itd., ponieważ według mnie zawód nauczyciela nie powinien być bardzo pożyteczny materialnie, ponieważ jeśli będziemy płacić bardzo dużo nauczycielom, to w tym momencie ludzie będą bardziej się zwiedzać do tego zawodu w sposób bardziej materialny. A według mnie zawód nauczyciela powinien być bardzo, ale to bardzo stricte nastawiony na pasję. Człowiek powinien chcieć nauczyć tych uczniów, a nie chcieć zarabiać. I według mnie to jest też duży bardzo problem, w sensie co prawda może nie ogólnie teraz, bo co prawda teraz nauczyciele mało zarabiają, ale można zauważyć, że w dużym stopniu, jeśli nauczyciele
jakby nie kierują się na czym młodego pokolenia, ale nie wiadomo na czym się kierują i powinniśmy dużą, jakby to powiedzieć, włożyć dużo włożyć moc na to, że nam się powiedzieć, że oni kształtują naród, kształtują nowe pokolenie i że oni powinni włożyć duży jakby nacisk na to, że muszą mieć do tego pasję, muszą mieć do tego talent i muszą jakby na to głównie włożyć nacisk. Dziękuję. To może ja się też najpierw do tego odniosę, więc tutaj po części się zgadzam z tym, że nauczyciel to powinien być pasjonatem swojego zawodu i powinien dążyć do elitaryzacji tej profesji. Natomiast w sytuacji, jeśli jakieś szczególnie niskie zarobki przy wysokich wymaganiach będą zniechęcały ludzi, którzy są pasjonatami danego przedmiotu do pozostania w szkolnictwie i do dalszego rozwoju na tej ścieżce zawodowej, no to wówczas trudno będzie tą taką grupę elitarną wykształcić. Poza tym należy też dążyć do sprawiedliwości, że za dobrą, wysokiej jakości pracę należy się też wysoka zapłata. No i wreszcie to, że dążąc do elitaryzmu, nie można tego aspektu materialnego pominąć, bo jeśli nauczyciele mają prestiżową bardzo grupą społeczną, no to niestety nie mogą być tak nisko opłacani jak obecnie. Dziękuję bardzo. Samą pasją się nauczyciel nie wyżywi, a wręcz przeciwnie, jeżeli będzie to zawód kiepsko opłacany, no to nawet nie będziemy mieli tych utalentowanych, którzy chcieliby zarobić. Na dobrą sprawę każdy zawód prestiżowy w społeczeństwie, czy takim naszym idealnym, jak chcieliśmy widzieć, czy w jakimkolwiek innym, jest zazwyczaj dobrze opłacany. Dobrze opłacamy prawników, dobrze opłacamy zazwyczaj lekarzy, architektów, na obecną chwilę dość dobrze opłacamy żołnierzy i oficerów, prawda? Bo to są zawody prestiżowe, a też prestiżowe w rozumieniu społecznym, one są do czegoś przydatne. Architekci budują, prawda? Lekarze leczą, prawnicy bronią nas przed zarzutami 256, prawda? A żołnierze w razie konfliktu będą bronili naszego kraju. Więc ten argument, że powinno się to robić tylko z pasji, to takie troszeczkę mam wrażenie myślenie początku III Rzeczpospolitej, gdzie myślano właśnie, że na przykład pielęgniarki mogą mało zarabiać, czy nauczyciele, no bo oni przecież już mają tą gratyfikację, że robią to coś, co robią z pasji. No zresztą można popatrzeć, no, tam gdzie szkolnictwo jest oceniane, to podstawowe, to obowiązkowe najwyżej, no, zazwyczaj nauczyciele są w tej wyższej jakby warstwie zarobkowej. To nie są ludzie, którzy zarabiają tak jak polscy nauczyciele mało. I też jakby to nie jest tak, że my powiedzieliśmy, ja miałem takie wrażenie, zadałem, że tylko nauczyciel powinien więcej zarabiać, ale jednoznacznie położyliśmy nacisk na elitaryzację tego narodu pod względem merytorycznym, pod względem umiejętności i samodoskonalenia, więc jakby coś za coś. Nauczyciel dużo od siebie wkłada, ale też dostaje za to sensowne pieniądze. I też dzięki temu jest ten zawód prestiżowy, bo nie upomnijmy się, walor materialny też dokłada się do prestiżu danego zawodu. Jeżeli pielęgniarki zaczną dużo zarabiać, to też będą miały większy prestiż niż mają, czy obecnie zarabiają lepiej niż kiedyś, kiedy naprawdę miały głodowe te pensje. Natomiast pielęgniarka w Norwegii, która zarabia, nie wiem, strzelam, sobie pamiętam, chociażby z artykułu Nowym Obywatelu 10 razy tyle niż w Polsce, 10 razy więcej, ma dużo większy status społeczny i większe uznanie niż właśnie w Polsce, gdzie zarabia te między 3 a 4,5 tysiące. Dziękuję. O kształceniu wojskowym to sportowym, czy możemy wykorzystać przykładu stowarzyszenia sportowych w Galicji na początku 20 wieku? To może ja rozmówię? Mhm. Oczywiście, że tak. Ja zresztą jako zdeklarowany piłsudczyk uważam, że te doświadczenia strzeleckie i legionowe są niezwykle ważne. Jak patrzymy na elitę oficerską i generalską drugiej RP, abstrahując od kwestii politycznych, no to w dużej mierze byli to ci ludzie. Jak popatrzymy, kto w roku 18 budował Wojsko Polskie, a w roku 20 organizował obronę państwa polskiego, to są ludzie wykształceni właśnie w tych stowarzyszeniach. Jak zobaczymy, kto organizował powstanie w roku 14, no to właśnie ludzie z tych stowarzyszeń, ze Strzelca, z Sokoła, z drużyn Bartoszowych, ze wszystkich tych innych organizacji, gdzie wiele lat prowadzono szkolenie już nie tylko wojskowe, ale szkolenie oficerskie.
I jakkolwiek na początku w Legionach nie było jeszcze stopni, tak naprawdę wielu ludzi tam wchodziło do wojny mając przynajmniej teoretycznie, bo nie zawsze praktycznie, ale teoretycznie umiejętności przynajmniej na poziomie porucznika, a nie jednokrotnie kapitana piechoty. I to zresztą ta wojna bardzo szybko wykazała, bo chociażby dokonania Śmigłego Rydza, abstrahuję to już od 39, bo to jest ciężka dyskusja, ale jak zobaczymy, w jaki sposób oddowodził, był to człowiek bez wykształcenia formalnie wojskowego i doświadczenia militarnego, tak? To był facet, który chciał być malarzem. No to się okazuje, że to doświadczenie jest jakby bardzo dobre. I ono było przykute w II Rzeczypospolitej. Ono było przykute zarówno na szkoły kadetów, jak i funkcjonowanie chociażby strzelca. Strzelec był taką emanacją powszechnego zrozumienia do potrzeby militaryzacji narodu, ale nie militaryzacji w rozumieniu totalitarnym, czy militaryzacji na zasadzie napadnijmy kogoś, zdobyliśmy ziemię, tylko przygotowania do tego, że tej ziemi trzeba będzie kiedyś bronić. To było pokolenie, które odzyskiwało Polskę, to miało świadomość, że tej niepodległości nam nikt nie dał do ręki, nie kupiliśmy jej za 5 zł, tylko trzeba było trochę krwi przelać, żeby ją odzyskać. Jak najbardziej tak. Zresztą uważam, że ruch ten, nazwijmy go ruchem strzeleckim, dał tak wiele naprawdę wspaniałych postaci. Belinę Prożmowskiego, Orlicz Dreszera, Bieniawę, naprawdę masę oficerów legionowych, gdzie można ich stawiać jak najbardziej młodzieży za wzór do naśladowania. Nie musimy tutaj szukać naprawdę superbohaterów, nie musimy szukać jakichś bohaterów zagranicznych. Mamy ich naprawdę w dużej liczbie i w dużej ilości, nie wiem, pułkownik Skula chociażby, przed wojną czczony naprawdę na poziomie wręcz jak heros, tak? Kapitan Zajączkowski, czyli obrońca Zadwórza, tak? W roku 20. Są naprawdę wspaniałe rzeczy. Można jak najbardziej wykorzystywać jak najbardziej do takiego szkolenia też militarnego w szkołach, jak najbardziej wykorzystywać. Tak, ja też uważam, że te towarzystwa o charakterze jakichś tam związków paramilitarnych czy sportowych w Galicji są dobrym wzorem do naśladowania. Tutaj z kolei ja bym zwrócił uwagę na tak zwane Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, które z kolei no, wychowało, wykształtowało no, kilka pokoleń jednak narodowców w Polsce i to nie tylko pod względem dbania o tężyznę fizyczną, ale właściwie no to w dużej mierze było jak gdyby wciąganie młodych ludzi zainteresowanych jakąś aktywnością do idei narodowej. No i też bym zwrócił na to uwagę już na takie kwestie klubowe, może nie wchodząc, że przed wojną w latach II Rzeczypospolitej bardzo wielu sportowców, piłkarzy, czy zawodników, działaczy innych dyscyplin, no to byli patrioci, którzy angażowali się czy to po stronie piłsudczykowskiej, czy nacjonalistycznej, ale byli w tą działalność szeroko pojętego ruchu patriotycznego, niepodległościowego zaangażowani, no i wielu z nich zginęło, czy to w trakcie wojen jako żołnierze wojska, oficerowie, czy też w Katyniu zamordowani, czy później przez UB po wojnie, także na pewno do tych początków polskiego sportu można się odwoływać, szukając inspiracji w ogóle dla jakichś stowarzyszeń, grup o charakterze formacji, czy to militarnej, czy sportowej. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie. Jak Państwo spostrzega rolę Kościoła katolickiego w wykształceniu w ogóle, w szkole, w edukacji szkolnej? To może ja zacznę tym razem, więc no, z racji tego, że jestem katolikiem i też organizacja, w której ja działam, czyli Obóz Narodowo-Radykalny, podkreśla taką rolę katolicyzmu w kształtowaniu się kultury i tożsamości polskiej, te też europejskiej. Na pewno, tak jak powiedziałem zresztą na samym początku chyba naszej konferencji dzisiaj, pewne wartości normatywne, które wywodzą się z etyki katolickiej, które my nazywamy no, czy to paradygmatami, a ktoś na przykład zainteresowany, nie będący katolikiem, a zainteresowany z kolei myślą zadrużną, uważa za matrycę kulturotwórczą czy kulturową. To wszystko jest spuścizdem, dziedzictwem Kościoła katolickiego. Natomiast no niestety widzimy, że ten Kościół współczesny w Polsce jest bardzo pogrążony, jak i na całym świecie w kryzysie. I powiedziałbym, że ogromna rola, paradoksalnie może nawet większa niż biskupów, kardynałów, jest w takich zwykłych właśnie księżach, wikary, proboszcza, czy po prostu księża, którzy są katechetami w szkołach. I ja tę rolę widzę tak, że dobry ksiądz katecheta może nie tylko pociągnąć w stronę odrodzenia takiego od życia duchowego,
katolickiego młodzież, ale no jest w stanie też utrwalić w nich takie dobre ogólnie postawy moralne i społeczne. I to jest chyba taka no, w dzisiejszym świecie rzecz najważniejsza, którą może w dziedzinie duszpasterski kapłan katolicki dokonać. No, no i oczywiście, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, czy ktoś tutaj z naszego grona jest katolikiem, czy nie jest, no to chyba konsensualnie każdy polski nacjonalista widzi jednak ten wpływ dziedzictwa kulturowego katolicyzmu na tożsamość Polski i Europy. Dziękuję bardzo. Ten wpływ może być bardzo pozytywny właśnie ze względu na tworzenie takich swoistych bastionów edukacyjnych w kontrze do wszelkiego nihilizmu, do wszelkich zygnizmów, do wszelkich tych koncepcji lewicowo-liberalnych, gdzie właśnie szkoły prywatne, państwowe, katolickie, ale także na przykład uniwersytety. I tak się dzieje, na przykład takim przykładem jest UKSW, który z tego co ja wiem ma jeszcze całkiem konkretny, taki konserwatywny kolory w stosunku do innych szkół, których też tutaj może nie będę wymieniał. Natomiast problemem jest to, że ten Kościół też podlega pewnym procesom. Tak? Ten Kościół też się liberalizuje, ten Kościół też ulega pewnym schematom tej ofensywy liberalnej. Natomiast w pełni się zgadzam, też chciałem samemu to powiedzieć, że bardzo duża rola właśnie jest takich prostych, nie biskupów, nie arcybiskupów, ale tych księży, którzy pracują z młodzieżą, bo to oni są w stanie tej grupie 20-30 chłopaków i dziewczyn przekazać pewne podstawowe wartości, tak jak rodzina, praca, wspólnota, na takim poziomie bardzo praktycznym, bez wchodzenia w jakieś specjalnie aksjologiczne, ideologiczne wykładnie, ale jeżeli ksiądz ma talent pedagogiczny, jest w stanie przekonać młodego człowieka, a to jest najlepszy moment, żeby kogoś do czegoś przekonać, to właśnie młody wiek, do pewnych postaw życiowych, to one mogą, prawdopodobnie zostaną do końca życia, przynajmniej na bardzo długo, więc wydaje mi się, że abstrahując od tego, czy ktoś tu katolikiem jest, czy nie jest, ja akurat jak wiadomo nie jestem, to rola Kościoła katolickiego, zwłaszcza w takim ujęciu oddolnym, czyli tej bezpośredniej pracy z młodzieżą na każdym etapie nauczania, może być jak najbardziej, mi się wydaje, że jest jak najbardziej pozytywna. Dobra, to jeżeli nie ma więcej pytań, to chciałbym w imieniu Brygady Małopolskiej podziękować wszystkim za uwagę. Teraz... Grzegorzowi oraz Adamowi za lekcję. Czołem. Czołem, dziękujemy.